Okej, okay, witamy, zapraszamy, dżentelmeni przy stole. Znowu wracamy z bear trapem, tak? Czyli ci, którzy jeszcze nie zdążyli odsabować i w jaki sposób tutaj zbłądzili, no to mają teraz okazję. Ja sobie sprawdziłem, to jest chyba 11 albo 12 materiał będzie o bear trapie na naszym kanale, więc to jest absolutny rekordzista, nic nie jest nawet blisko. No ale co, no to pokazuje po prostu jak ja mam pierdolca na punkcie tej gry, jak ona mi się straszliwie podoba, jak ona jakby gdzieś porusza te wszystkie struny, które na mnie działają. I teraz tak, parę tygodni temu opublikowałem rozgrywkę przeciwko Konradowi. I teraz mamy kolejny mecz, który udało mi się z Konradem rozegrać. I to, co jest ciekawe, to jest to, że no, gra jest ta sama, mapa jest ta sama, ten sam scenariusz. Nawet gramy tymi samymi stronami, tak? Czyli ja znowu zagram Sowietami, Konrad zagra Insurgents, tak? Czyli powiedzmy w skrócie Afgańczykami. A partia będzie kompletnie inna, tak? I tu już nawet nie chodzi o to, że to, co się wydarzy w trakcie partii, będzie zupełnie różne, ale nasze style gry będą bardzo, bardzo inne. W tamtej partii my graliśmy bardzo mocno zachowawczo, bardzo defensywnie, jakby próbowaliśmy wciągać się nawzajem w pułapki, w takie starcia, wymuszać na przeciwniku starcia, te sidła zastawiać na przeciwnika, a tutaj dużo bardziej agresywnie od początku zaczęliśmy grać i obydwaj nie stroniliśmy od ataków, co nie znaczy, że to była jakaś taka bezmyślna, tak, rozgrywka, wręcz przeciwnie, natomiast takie bezmyślne walenie głową w mur, czy takie hura ataki a la husaria, tylko no, rozważnie to robiliśmy, ale mimo wszystko graliśmy agresywnie. Dobra, i co my tutaj mamy? Mamy mapę Afganistanu, tak, tutaj na... Ta mapa jest do góry nogami w tym momencie tak naprawdę, czyli na środku mamy Afganistan, tutaj na dole, tak, mojego ekranu mamy południowe Stany ZSRR, tam jakieś Tadżykistan, Uzbekistany, Turkmenistany. Mamy jeszcze Iran i Pakistan. Pakistan na zielono, tutaj Iran na niebiesko. Już mamy rozłożone ten, przynajmniej ja, tak, jako Sowieci, mam rozłożone losowo bloczki moje startowe w ZSRR oraz trzy bloczki rozbite tych drafów, tak, czyli to Democratic Republic of Afghanistan, czyli tacy Afgańczycy, ale którzy podlegają jakby rządowi, który znowuż jest podległy ZSRR, tak? Czyli oni, można powiedzieć, że są kolaborantami, współpracują z jednostkami sowieckimi. Tutaj mamy jednostki sowieckie, które dopiero przygotowują się, tak, do tej inwazji na Afganistan. Dwa typy jednostek, tak? Czyli piechota, infantry oraz czołgi, tak, czy jakiś tam armor, jakaś ciężka artyleria, tak, jednostki pancerne. I oprócz tego jeszcze jeden rumor, tak, czyli taka ploteczka, bloczek, który udaje czołgi, ale tak naprawdę jest tylko takim duchem. Oczywiście przeciwnik nie wie, tak, że ten bloczek jest tym duchem. Okej. Okay. Dobra, i co? I wystartujmy sobie, zacznijmy sobie. Aha, i cel gry, tak? Tak szybciutko. Grę można na kilka sposobów wygrać, ale takie, powiedzmy, najważniejsze cele, o które się bijemy i najbardziej prawdopodobne do osiągnięcia, to jest to, że za każdym razem, kiedy będzie przetas czy jednego, czy drugiego gracza, to będziemy sprawdzać, czy wszystkie trzy miasta są kontrolowane przez Sowietów oraz czy wszystkie trzy miasta przynajmniej w jeden sposób są nieprzerwanie połączone z tymi południowymi stanami ZSRR. Jeżeli tak, to wówczas Sowieci dostają 4 punkty zwycięstwa. Jeżeli zdobędą 9 punkt zwycięstwa, to natychmiast wygrywają grę. Jeżeli któryś z tych warunków nie jest spełniony, czyli przynajmniej jedno z miast nie jest kontrolowane przez, czy jest kontrolowane przez insurgents, tak, przez Afgańczyków, lub chociaż jedno miasto jest odcięte od ZSRR, tutaj mamy ten highway, tą drogę, gdzieś te drogi są poprzecinane, wówczas Sowieci tracą jeden punkt zwycięstwa, a oprócz tego jeszcze Afgańczycy chcą mordować te moje sowieckie jednostki, za drafy nic nie dostają, za mordowanie piechoty czy tych czołgów dostają takie swoje punkty zwycięstwa nazwane fatigue, tak, takim wymęczeniem, zmęczeniem materiału, tą wojną trwającą w Afganistanie. I oprócz tego jeszcze trochę chcą nękać te południowe stany
ZSRR też dostają właśnie takie swoje punkty zwycięstwa. I jeszcze jeden taki warunek zwycięstwa, którego obie strony muszą bardzo pilnować, to jest Kabul. Kabul, jeżeli w jakimkolwiek momencie gry kontrolę nad Kabulem przejmą Insurgents, tak, Afgańczycy wówczas natychmiast wygrywają grę. Okej, okay. No i dobra, i zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. Mianowicie ja sobie wybieram teraz kartę strategii. Na początku wybieram jeszcze na etapie setupu. Ja sobie tutaj wybiorę dwie kopie karty strategii, która się nazywa Hearts and Minds. To jest taka karta, strategia, która mi pozwala w momencie zagrania dołożyć w każdym kontrolowanym przeze mnie mieście, tak, trzy miasta na mapie, czyli Kabul, Kandahar oraz Herat, dołożyć tam dodatkowe jednostki tych drafów, tak, tych kolaborantów afgańskich, co jest bardzo efektywne, tak, bo mogę te jednostki też dokupywać po prostu płacąc kartami, ale jest to dużo droższe, no bo karty w tej grze są bezcenne, każda jedna karta. Mechanika jest gdzieś tam zapożyczona z Sekigahary, ale też rozwinięta dosyć mocno. Okej, okay, startujemy sobie, dociągam sobie startową rękę kart, na początek 8 kart. Mogę jeszcze na początku gry zrobić takiego mulligana, czyli dowolną ilość kart zdiskardować i dociągnąć z powrotem do 8 kart. Tak jak widzimy na początku, ja mam kartę Khat, czyli taka karta zdrady, tak, ją mogę w trakcie bitew zagrywać po to, żeby spróbować przyciągnąć jednostki przeciwnika, tych Insurgents, na swoją stronę. Insurgents mają więcej tych kart zdrady, ja mam tylko jedną sztukę, oni mają aż 3, więc te deki też są asymetryczne. I tak jak widzicie, dowolną ilość kart mogę odrzucić, discardować. Ja tutaj decyduję, że aż 6 kart chyba, tak? Nie, już widzę. 5 kart discarduję, na koniec też dociągnę do 8 kart. Dlaczego to robię? Przede wszystkim dlatego, że chcę troszeczkę narzucić tempo. Akurat w tej partii wymyśliłem sobie, że strategicznie, tak, że będę chciał pierwszemu w miarę możliwości doprowadzić do przetasu, co sprawi, że szybciej dociągnę karty strategii, szybciej być może uda mi się zapunktować. Więc tutaj chciałem właśnie od początku gry jakby z takim założeniem, że będę chciał dosyć agresywnie czyścić ten Afganistan z bloczków tych Insurgents. Okej, zobaczmy sobie, co tutaj się wydarzyło. Tu jeszcze w międzyczasie Konrad dołożył te trzy bloczki startowe Afgańczyków. Jeden z tych bloczków to jest twierdza warlordów, tak, czyli no powiedzmy jakichś tam takich dowódców, tak, afgańskich. Jedna to jest plotka, rumor, i jedna to jest rozbity ważny disorder, czyli na razie nie może się jeszcze ruszać, może właściwie tylko się bronić, bloczek z Mujahedinem, czyli taką mocniejszą jednostką Afgańczyków. I w ogóle śmieszna sytuacja w ogóle na początku partii zaistniała, bo a tutaj jeszcze odrzucamy sobie jakieś losową strategie, które na pewno nie wejdą do gry, także tutaj Russian Determination wypadło. Ok, i śmieszna sytuacja nastąpiła, bo ja już tutaj po tym mulliganie dociągnąłem właśnie tą kartę strategii Hearts and Minds i ja ją postanawiam zagrywać, co da mi na początku gry całkiem sporego kopa, bo po pierwsze dołożę tych drafów od razu, tak, czyli dodatkowe jednostki wrzucę sobie na samym początku gry na planszę, ale co ciekawe, tam dodatkowo jeszcze jest taki warunek, że gracz afgański musi usunąć plotkę z planszy, właściwie wszystkie plotki z planszy, i jeszcze kolejna rzecz, nie może wykonać resupply'a, czyli tam dołożyć nowych jednostek, dociągnąć kart na rękę i tak dalej w swojej następnej turze. Natomiast akurat gra jest tak pomyślana, że pierwsza runda Insurgents to musi być zawsze resupply. Akurat Sowieci mogą wybierać, czy już zaczną od inwazji, czy od resupply'a, czy właśnie tak jak ja, na przykład od zagrania karty strategii. Więc tutaj dosyć mocnego boosta dostałem i tak jak widzicie, już z doliny Panjshiru, tej znajdującej się tylko obok Kabulu, został usunięty blok plotki, więc ja już mam jakby ograniczony do tych dwóch pól, mam informację, że na jednym z tych dwóch pól jest ta baza warlordów, która jest też o tyle fajna, dla mnie cenna, że z nią pewne karty strategii mocne Insurgents są powiązane, to jest jedna rzecz, a po drugie, jeżeli uda mi się w bitwie usunąć taką twierdzę, to też dostanę jeszcze dodatkowy punkt zwycięstwa, tak, także też fajnie, bo mam już pewność, że na jednym z tych dwóch pól znajduje się baza warlordów, i co więcej, ponieważ on nie może teraz zrobić resupply'a, to de facto traci jedną turę
turę z gry, więc też taka no, ciekawa sytuacja, można powiedzieć, się wydarzyła i tak naprawdę nic nie zrobił w tej turze. Można powiedzieć, że takiego pasa wykonał, ponieważ jedyne, co by mógł zrobić, to... No nie, nic nie mógł zrobić tak naprawdę, bo nic nie mógł zrobić, bo jednostką Mujahedinów jest Disorder, rozbita, więc ona nie może na przykład się poruszyć, nie może zmienić swojej orientacji. No, a Warlord Stronghold teoretycznie może zmienić orientację, żeby tylko zablefować, ale to wówczas już zupełnie zdradzi, gdzie jest ta twierdza Warlordów, gdzie jest Mujahedin, więc bez sensu taką informację mi ujawniać. Więc Konrad i Insurgent stracili de facto turę i ja już mam kolejną turę, gdzie wykonuję aktywację za jedną kartę, czyli do trzech area, do trzech obszarów będę aktywować bez wszczynania ani jednej bitwy. No i tam zaczynam sobie standardowo od tego headquarters, gdzie aż 7 bloczków mam do aktywacji. I standardowo dwa bloczki przefruną mi przy użyciu nie airlifta, tylko to się nazywa, no ogólnie połączenia lotniczego, przelocę na lotnisko w Kabulu. Dwa bloczki. Ja sobie przerzucam jedną piechotę i jeden czołg. Dlaczego tak? Dlatego, że chcę sobie zdywersyfikować, tak? Tutaj też znowu strategicznie w tej partii sobie przyjąłem, że będę starał się tworzyć grupki możliwie zróżnicowanych jednostek. Najlepiej, tak? Idealny układ to jest, że mam przynajmniej po jednym bloczku czołgów, piechoty i drafów, no po to, żeby zawsze mieć jak największe prawdopodobieństwo, że będę miał kartę na ręku do tego, żeby móc taką chociaż jedną jednostkę z tej grupy aktywować. Czyli dwie jednostki przefrunęły z headquarters do Kabulu, trzy teraz bloczki, ploteczka, rumor, czołg i piechota poruszają się o 1, 2, 3 pola, ponieważ poruszają się całą trasę po drodze, więc dostają tam bonus plus 2 do ruchu. I jeszcze dwa ostatnie bloczki, które mam, zmieniam ich orientację tylko na fire supporta. Po co? Po pierwsze, że po to, że gdybym chciał wykonywać ofensywę na późniejszym etapie gry na te sąsiednie pola, czyli południowe Stany ZSRR, to no, przy użyciu fire supporta z sąsiednich pól mogę je ostrzeliwać bez zagrywania karty. Także bardzo, bardzo pomocne potencjalnie. Ale bardziej chodziło o to, że po prostu planowałem te dwa bloczki znów gdzieś tam na późniejszym etapie gry przerzucić przy użyciu tego połączenia lotniczego do Kabulu, tak, żeby skrócić im tą drogę. Więc to była pierwsza dopiero aktywacja z trzech, tak, obszarów. Drugi obszar, który aktywuję, to jest ten Turkmenistan, tak, zachodni. I tutaj po prostu ruszam się znów o trzy pola po highwayu, tak, jedna piechota, jedne czołgi za Herat aż. Dlaczego za Herat, a nie na przykład do Heratu samego? Dlatego, że na razie Herat wydaje się bezpieczny, to jest jedna rzecz. A druga, że ja znowu jeszcze raz przypomnę, plan był taki, żeby chciałem w tej partii zagrać bardziej agresywnie, czyli od samego początku zacząć obstawiać no, to, co, że tak powiem, w największym stopniu toczy się gra, tak, czyli tego highwaya, poustawiać się strategicznie już w odpowiednich miejscach, tak, żeby później w odpowiednim momencie wykonać taką ofensywę i czyścić tą drogę główną, tak, tego highwaya z bloczków Insurgents. I ostatnia aktywacja to jest ten Uzbekistan, tak, z Uzbekistan po prostu przesunąłem dwa bloczki do Turkmenistanu Wschodniego. Dlaczego do Turkmenistanu Wschodniego, a nie gdzieś do Afganistanu? Po pierwsze dlatego, że no, już po tych drogach przejechały inne bloczki. Tutaj jakby każde połączenie pomiędzy obszarami może być użyte tylko raz na turę. Czyli tak jakby tematycznie, tak? Chodzi o to, że te drogi mają pewną przepustowość, tak? Te jednostki poruszają się jednocześnie, więc no, naraz nie, jedną drogą nie przejedzie milion jednostek. A dlaczego akurat w to miejsce? Dlatego, że chcę na późniejszym etapie gry, kiedy będę aktywował, po prostu jak najwięcej bloczków móc poruszyć przy użyciu jak najmniejszej liczby aktywacji, tak? Jeżeli mam w tym miejscu cztery bloczki, to mam stosunkowo dużą elastyczność co do tego, czy będę chciał wszystkie cztery bloczki stąd poruszyć, czy może dwa bloczki w jedną stronę, dwa bloczki w inną stronę, czy jeden bloczek zostanie, trzy się poruszą i tak dalej, wszystkie możliwe kombinacje. Ok, mamy teraz aktywację
Konrada w końcu coś zrobi, tak, w tej grze, niestety przez tą moją podłą strategię, którą no, udało mi się dociągnąć. No i musi zrobić tak naprawdę resupply'a, który polega na tym, że po prostu połowę karty, zakminając w górę, odrzuca z ręki, wszystkie bloczki, które były rozbite, disorder, staną się zmobilizowane z powrotem, czyli będą mogły działać, tak tutaj tak naprawdę tylko sobie te bloczki poruszę, obydwa, tak, obraca, mimo że jeden to jest Warlordem, po to, żeby nie zdradzić, tak, gdzie przepraszam, Warlord Strongholdem, tak, tą bazą tych Warlordów, żeby nie zdradzić, i dociąga tam maksymalnie do 5 kart, oczywiście im więcej, tym lepiej, czasami mniej chcemy, zostało 16 kart jeszcze u niego w deku, u mnie 22 karty w deku pozostały. I namnaża jednostki. Na początku namnoży aż chyba 9 jednostek, jeżeli dobrze pamiętam, bo tam będzie 6 laszkarów, czyli takie najsłabsze jednostki Insurgents i wszystkie rumory, czyli w tym momencie aż 3 rumory może wrzucić. I przy namnażaniu się maksymalnie jedna jednostka per, to się nazywa town, tak? My to wioskami nazywamy te bloczki. Czyli tak jak widzicie, na początku gry faktycznie właśnie cały Afganistan jest zalewany tymi jednostkami. Tutaj zaznaczamy sobie, ponieważ resupply może być tylko co drugą rundę wykonywany, tak? Jeżeli ktoś zrobi resupply, to w kolejnej rundzie nie może tego wykonać, to zaznaczamy sobie takim bloczkiem, że w kolejnej rundzie nie może Konrad, tak, Insurgents nie mogą wykonać tego resupply'a. Dobra, i zobaczmy sobie, co my teraz robimy. Ja też robię resupply'a, czyli z 6 kart odrzucam 3. W miarę dobra sytuacja, ponieważ miałem parzystą liczbę kart, to zawsze jak jest nieparzysta liczba kart, to boli, tak, strata tej jednej dodatkowej karty. Więc de facto z 6 kart zrobię 8, dociągam 5 do 8 tych kart. I teraz jeszcze Sowieci mają taką opcję wykonania takiego super... wszystkie bloczki, które były disordered, my to nazywamy wstają z kolan, tak, czyli są mobilizowane. I dalej Sowieci jeszcze mają taką opcję, tak, my to nazywamy super mulliganem, gdzie połowę kart zakręgając w górę, nawet do tylu kart można jeszcze zdiskardować i dociągnąć znowu do tej samej liczby kart, które mieliśmy na ręku. Ja tutaj widzę dwie karty, tak jest, odrzucam, żeby też dociągnąć dwie. I na koniec jeszcze mogę 1-1 za karty dokupić sobie maksymalnie po jednym tym drafie per kontrolowane miasto, ale ponieważ już, tak, przy użyciu strategii dorzuciłem 3 drafy, a tam jeszcze widzieliście, że kolejną tą kopię strategii dociągnąłem na rękę, więc no nie ma sensu dokupywanie takie za kartę, jeden bloczek, jedna karta, bo jest to dużo mniej efektywne, tak, zwłaszcza jeżeli się na tą kartę konkretną strategii zdecydowała. Ok, i teraz co my mamy? Mamy turę Insurgent Konrada i on robi tak zwane Major Activation, czyli aż do sześciu obszarów będzie mógł aktywować i wszcząć dowolną ilość bitew. Porusza się jedną jednostką z Jalalabadu do Doliny Panjshiru, tutaj z tej wioski też do Doliny Panjshiru wskakuje. To jest ciekawe, ponieważ tutaj na chwilkę się zatrzymam. Jest między innymi taka karta strategii afgańska, która się nazywa Lion of Panjshir, tak? Lew z Panjshiru, która no, zasadniczo chce, żeby możliwie dużo jednostek tych insurgents rdzennych afgańskich skoncentrować właśnie w Dolinie Panjshiru. Więc tutaj ja jeszcze nie wiem, tak, na tym etapie gry tak naprawdę, czy Konrad być może nie zdecydował się właśnie na tą konkretną strategię. No to daje w pewien sposób zasugerować, że być może tak, więc już mnie zmusza być może do pewnej, znaczy zmusza mnie do pewnej decyzji, tak, no bo jakby olanie tego Panjshiru to też jest decyzja, ale właśnie to, czy zaatakować tą Dolinę Panjshiru, czy zostawić ją tak, jak jest i po prostu ponieść konsekwencje tego, co się później wydarzy tam. I druga rzecz jeszcze, Dolina Panjshiru jest tuż nad Kabulem, tak? Jeszcze raz przypomnę, że Kabul jest no, kluczowym miastem, tak? Sowieci nigdy, przenigdy nie mogą go stracić, natomiast no, na pewno, jeżeli jest możliwość zdobycia Kabulu przez insurgents, no to po prostu, tak? Mogą w ten sposób, takim sudden death, natychmiastową śmiercią wygrać partię. Kolejna grupa, która jest aktywowana, to ta tutaj na północ od Kandaharu. Okej, tutaj coś widzę. O, i widzę, od razu mam już bitwę, tak? Czyli już z dwóch stron, nawet z trzech stron jest atakowany Kandahar.
trzema jednostkami. Okay. Tu jeszcze raz przypomnę, jedną z tych jednostek był Mujahedin, pamiętamy? Jedną, ten bloczek praktycznie już teraz na 100% mamy pewność, że to jest ten Warlord Stronghold, że to jest ta baza tych Warlordów. Okay. Czyli te kolejne trzy area były aktywowane i już bitwę rozgrywamy. Okay. Mam pierwszą aktywację. Wrzuca tutaj Konrad Tlaszkarów, oni mają siłę 1. Zmobilizowani. Ja mogę wykonać teraz Loyalty Challenge, ponieważ oni są podatni na zdradę, ale mówię, że nie chcę. Nieważne, czy mam kartę, czy nie. Tutaj tak my zawsze sobie pytamy, czy ktoś chce i odpowiadamy, chcę albo nie chcę, bez zdradzania tego, czy ktoś ma kartę, czy nie. Okay. I dorzucam tutaj do obrony drafów zmobilizowanych o sile 2. Bez zagrywania karty, tak? Jedną, maksymalnie jednostkę drafów w dowolnym momencie bitwy mogę zawsze zakomitować, tak? Do bitwy bez zagrywania karty. Natomiast oni też są podatni na zdradę, ale tak jak widzicie na ręku mam dwie karty tych drafów zielone, więc jest bezpieczna. Bezpieczny jest ten bloczek, nie jest podatny na zdradę. Więc w tej chwili wynik bitwy jest 2 do 1 dla mnie, tak? Drafy mają siłę 2, laszkarzy 1. Więc inicjatywa jest po stronie tego, kto przegrywa, tak? Czyli Insurgents. I mamy Mujahedina, tak? Który też ma siłę 2. 2 plus 1 laszkarzy, czyli razem jest 3 do 2 moich, tak? Sowieckich jednostek. Sowieci przegrywają w tym momencie. Przepraszam, Mujahedini też są podatni na zdradę, ale ja znowu mówię, że nie chcę zagrywać tego Loyalty Challenge, no bo po prostu nie mam, tak, na ręku, taka jest prawda, ale tego nie muszę mówić Konradowi. Zawsze dobrze jest gdzieś tam, wbrew pozorom, no każdy z nas ma ograniczoną ilość kart i często się tak zdarza, że nie mamy tej karty, która by nas broniła przed zdradą, więc takie... Często jest tak, że się dwa czy trzy razy zastanawiamy, zanim dorzucimy taki bloczek do bitwy, bo jeżeli damy się złapać na zdradzie, to nie tylko stracimy tą naszą jednostkę, ale jeszcze przeciwnik w cudzysłowie z banku, tak, dostanie jednostkę, czyli tak tematycznie ta jednostka jakby przejdzie na jego stronę. Dlatego nie chcemy, tak, jakby dodatkowych jednostek, zresztą często bardzo mocnych, dorzucać przeciwnikowi. Ok, czyli w tym momencie przegrywam 3 do 2. No i ja tutaj zagrywam w końcu kartę, czyli będę aktywował, komitował do bitwy drugą jednostkę tych drafów, czyli w tym momencie jest 4 do 3 dla mnie. Czyli inicjatywa jest po stronie, jak zawsze, przegrywającego, czyli po stronie w tym momencie Insurgents i zobaczymy, co Konrad wymyśli. Dum, dum, dum. Co się stanie? No, myślę, że tak powycinałem trochę. Mamy laszkarów, dorzucę jeszcze jednych. Czyli mamy 4 do 4. Remisy przegrywają. No, praktycznie zawsze przegrywają Insurgents. Tam jest jeden wyjątek tylko. Ale niestety, ponieważ dalej przegrywają remisy, więc inicjatywa dalej jest po stronie Insurgents. Jeszcze zagrywa z ręki kartę strategii Warriors of God, która polega na tym, że. My to nazywamy takim atakiem samobójczym Mujahedinów, czyli wskazuje Mujahedina, który już uczestniczy w bitwie. Ta jednostka natychmiast jest wyeliminowana z bitwy, tak? Taki atak samobójczy, ale jej siła jest podwajana, czyli w tym momencie, ponieważ było 4 do 4, Mujahedini mają siłę 2, czyli jeszcze 2 jest 6 do 4, aż wygrywa tą bitwę Konrad, wygrywają Insurgents, czyli ja muszę. Czyli ja muszę przyjąć do dwóch obrażeń. Akurat pojedyncza jednostka drafów przyjmie tyle obrażeń i ona zostanie usunięta. Mujahedini też wylatują. Zawsze przegrane jedno, przegrana, no tak, przegrane jednostki, które przeżyły, są disordered, rozbite i się wycofują. Tak jest, czyli mój draf jest usuwany. I co więcej, ponieważ bitwę wygrał
Insurgents wygrali bitwę, w której uczestniczyli co najmniej jedni laszkarzy, więc może sobie pojedynczą jednostkę laszkarów zamienić na Captured Artillery, czyli taką jednostkę, która zwłaszcza w ofensywie jest dużo, dużo mocniejsza. No, w ofensywie już ma siłę tak naprawdę moich czołgów. Ona na razie jest disordered, jeszcze rozbita, no ale mimo wszystko, tak, jeżeli szybko nie uda mi się jej wyeliminować, to za chwilę będzie naprawdę, naprawdę mocno. Ok, i tu mam ten mój rozbity, samotny bloczek drafów, który przeżył. Na koniec dociągamy karty w ilości tylu kart, ile zagraliśmy, czyli Konrad dociągnie aż 4 karty, plus jeszcze jedną kartę za każdy bloczek, który straciliśmy. Ja zagrałem tylko jedną kartę, ale straciłem bloczek, więc dwie karty po takiej bitwie dociągnę. Więc tak jak widzicie, bardzo szybko już w drugiej swojej turze, czyli w sumie najszybciej jak się tylko dało, Konradowi udało się zdobyć Kandahar, mało tego jeszcze zdobył dodatkowo to Captured Artillery, które tak jak mówię jest naprawdę już no, najmocniejszą ofensywną tak jednostką Insurgents. Mujahedini są bardzo mocni w obronie i w zasadzkach, w ambuszach, natomiast do ofensywy no to zdecydowanie ta artyleria jest najsilniejsza po stronie Insurgents. No i mam teraz bardzo ciekawą sytuację, bo wcześniej zastanawiałem się, czy nie zagrać tej karty Hearts and Minds, tak, żeby znów namnożyć jeszcze tych drafów, tak bardzo efektywnie, czy już na maksa tak naprawdę wykorzystać te moje strategie, no ale teraz straciłem Kandahar, tam jest ta rozbita artyleria, więc bardzo mi zależy na tym, żeby jak najszybciej ją tam dopaść i spróbować ją wyeliminować, bo jeżeli nie, jeżeli ona udaje się zmobilizować, to później wyeliminowanie będzie potwornie trudne, a z drugiej strony ona będzie stwarzała też bardzo duże zagrożenie dla mnie na późniejszym etapie gry, zarówno przy walce o drogi, tak, o tego highwaya, o te przełęcze, jak również przy walce właśnie o miasta, takie jak Kandahar, Herat, czy nie daj Boże dla mnie Kabul. Więc ja tutaj też dwie karty aż zagrywam, żeby też zrobić analogicznie do Konrada Major Activation, czyli będę mógł do sześciu areas, tak, tych obszarów aktywować i dowolną ilość bitew wytoczyć. Ja w tym momencie mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem areas, przy czym tutaj mam disordered jednostkę, więc ona w ogóle nic nie może zrobić, więc de facto mogę wszystkie jednostki, które nie są disordered, czyli poza tym jednym bloczkiem drafu, który tam został rozbity w bitwie, mogę aktywować i ruszać się nimi, bitwy wszczynać i tak dalej. Dobra, zobaczmy sobie, co tutaj się wydarzy. Ja mam tu aktywację, więc tutaj zaznaczam, że będę mógł w kolejnej turze zrobić resupply'a. I zaczynamy od dwóch bloczków, które też przelecą z headquarters, tak jak wcześniej planowaliśmy, do Kabulu. Ich tam pozycja zawsze po ruchu zmienia się na mobilized, na zmobilizowanych. Czy to było pierwsze area aktywowane? Drugie area to chyba będzie Kabul. Jeśli się nie mylę, to jakieś porządki widzę. Stawiamy bloki. Akcja jak w polskim kinie. Oczywiście te jednostki, które się już ruszyły, nie mogą tak ponownie się ruszyć. Te dwa bloczki, które przyleciały, ale te, które wcześniej były, mogę poruszyć, mogę zmienić ich orientację, jeżeli nie były disordered. I tak też właśnie czynię, tak? Czyli jeden bloczek zmieni pewnie orientację, pozostanie w Kabulu, a pozostałe trzy poruszą się o 1, 2, 3 pola, bo ruch jest standardowo jedno pole plus 2, jeżeli po highwayu się poruszamy. Jeżeli chciałbym teraz wjechać do Kandaharu, a zależy mi na tym, no to będę musiał jeszcze dodatkowo dopłacić kartą, tak? Czyli tak jak widzicie, ta aktywacja no, jest dla mnie droga, bo jednak zagranie trzech kart to nie jest mało. Ja tutaj się długo waham. Nie wiem, czemu nie zagrałem tej strategii, tego Hearts and Minds, tak z perspektywy czasu, ale chyba bardzo mi zależało na tym, żeby jeszcze raz ją odpalić. Ok, czyli tutaj... O, proszę, zmiana planów. Jednak ta jednostka, która miała zostać w Kabulu, ona jednak też wejdzie do Doliny Panjshiru. Tak, tym połączeniem. Kolejna aktywacja, trzecia, tak? Czyli pierwsza to był ten przelot z headquarters do Kabulu, druga z Kabulu, tam się rozeszli z jednej strony, pojechali zaatakować, odbijać Kandahar, z drugiej strony ten pojedynczy bloczek jeszcze wskoczył do Doliny Panjshiru. Trzecia aktywacja, to są te jednostki właśnie też na północ od Doliny Panjshiru. Jeden bloczek zaatakuje też tą dolinę, jeden wejdzie, zaatakuje tą wioskę, a trzeci pójdzie jeszcze zająć tą wioseczkę.
Dlaczego ja tego rumora tej wioski? Chodziło o to, żeby stworzyć takie wrażenie, że tu jest pojedynczy bloczek i żeby w pewnym momencie na późniejszym etapie gry mój przeciwnik Konrad połasił się na to i spróbował zaatakować ten pojedynczy bloczek, po prostu tracąc na to akcje, jednostki, kartę. Czyli jednostek nie straci, ale przede wszystkim karty, tak? Czyli cenne zasoby, żeby tracił na taki atak, który no niewiele mu tak naprawdę da. Ok, kolejna aktywacja to będzie ta grupa czterech jednostek. One też pewnie się rozdzielą. Tak jest, jeden, dwa bloczki pojadą tutaj trasami, dołączą też do tej bitwy. A pozostałe dwa bloczki, jeden, dwa, trzy pola wskoczą sobie do Heratu, tak, żeby tam znowu stworzyć grupę czterech jednostek i na późniejszym etapie gry być może gdzieś tam się rozdzielać, tak, czy może też wspólnymi siłami mi tego Heratu bronić, czy dalej z tego Heratu działać. Okay. Kolejna aktywacja to są te dwa bloczki, które na południe od Heratu stacjonowały i one też wjadą po prostu od drugiej strony do Kandaharu. Bo dlaczegożby nie? Czyli już razem mamy 5 jednostek, które wjeżdżają do Kandaharu. Dlaczego aż pięcioma atakuje? Po pierwsze, dlatego, że chce mieć dwa czołgi, ponieważ przeciwnik ma jeden siły rozbitą na razie tą artylerią, jeden siły laszkarami. Chociaż nie, przede wszystkim to chce po prostu znowu zgrupować w jednym miejscu jak najwięcej jednostek. Po drugie, po co? Po to, żeby, ponieważ tą bitwę praktycznie na bank wygram, mam akurat sporo jednostek, sporo kart na ręku, ale po to, żeby na późniejszym etapie właśnie, po pierwsze znowu, mieć w jednym miejscu dużo jednostek, móc z tego Kandaharu operować w obydwu kierunkach i też prawdopodobnie w którymś momencie zaatakować ten World Stronghold, który już teraz mam pewność, także znajduje się w tej wiosce na północ od Kandaharu. Ja mówię na północ, tak, ponieważ tak jak mówię, jeszcze raz przypomnę, my patrzymy na mapę do góry nogami, tak. Ok. I ostatnia aktywacja to są te dwie jednostki jeszcze na południu ZSRR. A, przepraszam, jeszcze mogę sobie te dwa bloczki w Heracie, które tam stacjonowały wcześniej. O właśnie, tutaj się zastanawiałem bardzo długo, czy jeszcze nie zaatakować tego pojedynczego bloku tutaj. I dlaczego się nie połasiłem? Dlatego, że chyba miałem mało kart drafów, przez to, że właśnie nie poświęciłem tej karty strategii do aktywacji, nie płaciłem. A po drugie też trochę nie chcę wyskakiwać, gdzieś tam ganiać się po górach, po tych wioskach, po Afganistanie, poza drogą, bo jakby zejście z autostrady, zejście z drogi, to jest w miarę proste i w miarę nie jest takie kosztowne, ale później wracanie, wykopywanie się z tego dołka, że tak powiem, z tych gór, to już potrafi być bardzo kosztowne i też no, w górach po prostu ci laszkarze, ci mujahedinsy lepiej radzą i no, mogą mi tam narobić takimi nękającymi atakami, narobić bałaganu i po prostu powbijać mi tych jednostek, więc nie bardzo chciałem się, jeżeli nie mam jakiegoś naprawdę dobrego powodu, zapuszczać gdzieś tam w tego offroada, że tak to nazwę. Po tych wioskach się ganiać, po tych górach. No, wyjątek zrobiłem dla Doliny Pansziru, ponieważ jednak bałem się tej karty strategicznej, tego lwa z Pansziru, więc tutaj jeszcze nie wiem na tym etapie, znaczy, ponieważ on zagrał już na pewno to Warriors of God, to chyba nie może mieć, jeżeli dobrze pamiętam, karty teraz tej strategicznej lwa z Pansziru, ale mimo wszystko chcę tutaj sobie tą dolinę wyczyścić. Okej. Okay. I chyba już rozgrywamy bitwę, tak? Czyli te dwie jednostki pozostałe, nic z nimi nie robię, co jest dziwne, bo chociaż mógłbym zmienić ich orientację na fire supporta, czy na ufortyfikowane, ale okej. Okay. Tutaj jeszcze widzę jakąś podmiankę zrobiłem tych trzech kart, które chcę wydać, tak żeśmy sobie, żeby przyspieszyć trochę grę, to też dopóki jakieś bitwy nie są rozgrywane, to pozwalamy sobie właśnie na podmianę kart. Okej. Okay. O, tutaj widzę Konrad pisaczkiem, jeszcze zaznaczę, żeby było dobrze widoczne, kto bierze udział w bitwie.
O, no właśnie, jednak się cofnąłem do tego i jednak stwierdziłem, że będzie ta bitwa na wschód, tak, od Heratu. Czyli jednak się połasiłem i zaatakowałem pojedynczym drafem. Dlaczego? Dlatego, że chyba też chciałem, no znowu, tak, to założenie, że chciałem grać agresywnie. Liczyłem na to, że teraz mam sporo bitew, więc że dociągnę jakąś kartę jeszcze drafów. W razie czego, czyli tych kolaborantów. No i zawsze fajnie jest usunąć trochę tych jednostek, bo to zmniejsza elastyczność przeciwnika, tak? On wówczas musi tracić akcję na tego resupplya, tracić tury, żeby się namnażać i znowu gdzieś tam ganiać, wychodzić z tych wiosek, wychodzić z tych gór na drogi i się ustawiać. Więc no to po prostu kosztuje czas i zasoby, tak? Więc fajnie, jak przeciwnik musi je wydawać, a my nie. Więc tu się trochę połasiłem, tak? Drugą jednostkę, to która już była w Heracie, tylko ufortyfikowałem. Okej. I chyba już będziemy rozgrywać bitwy poszczególne. Tak jest. Czyli ja najpierw dorzucam sobie czołg. Czołgi są niepodatne na zdradę. Więc tutaj nawet nie pytam Konrada, czy chce zrobić loyalty challenge. I teraz jest jego tura. Dlaczego atakuję czołgami, a nie piechotą? Dlatego, że jeżeli zaatakowałbym piechotą, ona ma siłę 2, to wówczas jest szansa, że Konrad wrzuci do bitwy laszkarów o sile 1, rozbitą artylerię o sile 1, czyli będzie razem siła 2, 2 do 2 z moimi żołnierzami. Remisy przegrywają Insurgents, czyli byłaby inicjatywa po jego stronie, on by na koniec powiedział, że już kończy bitwę. Wówczas jest siła 2 do 2 i wówczas przegrany musi przyjąć tyle obrażeń, ile różnica, tak, w tych impaktach tak zwanych, czyli 2 do 2, różnica byłaby 0, czyli żadna jednostka by mu nie zginęła, a mi bardzo zależy na tym, żeby no najlepiej dopaść tą rozbitą artylerię. Więc tutaj czołg ma siłę 3, więc to jest ten powód, dla którego w tej bitwie bardzo mi zależało na tym, żeby to czołgi uderzyły. Żeby jak najsilniejszy impact miała ta pierwsza jednostka. No i właśnie on dorzuca tych laszkarów do bitwy. Ja mogę zrobić loyalty challenge, ale nie robię, bo nie mam karty, ale on tego oczywiście nie mówię, tylko mówię, że nie chce. Dorzuca sobie tą rozbitą artylerię, która też jest niepodatna na zdradę, więc mamy koniec bitwy, 3 do 2, ja wygrywam, więc jedna jednostka musi zginąć i tam sobie sprawdzamy w zasadach, że jednostka, która jest rozbita, musi w pierwszej kolejności zginąć, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli to jest taki super dla mnie dobry układ, że. A nie, przepraszam. To chyba żeśmy to przegapili w takim razie tutaj w ogóle. Chyba powinna ta artyleria była zginąć, ale okej. To widzicie, to też fajnie wyszło teraz. Okay, czyli on może się wycofać na jedną z tak naprawdę tylko dwóch pól, tak, sąsiadujących, nie może za granicę uciekać. No i on postanawia, że tutaj dołączy do tego Strongholda, a ja wszystkimi moimi tymi pięcioma jednostkami wjeżdżam w glorii i chwale do odbitego Kandaharu. A, widzicie, przepraszam, czyli zmiana była, ja sobie cofnąłem tą rękę, czyli w końcu jednak nie dopłaciłem za ten dodatkowy ruch, ponieważ właśnie te dwie jednostki byłem przekonany, że wystarczą mi do tego, żeby tą bitwę wygrać. Okej. Czyli one zostały w tej wioseczce. Co też jest spoko, bo jeżeli teraz będę chciał zaatakować tą wioskę na północ od Kandaharu, tam gdzie jest ten Warlord Stronghold, i teraz jeszcze ta rozbita Disordered Artillery, to wówczas będę z dwóch różnych pól mógł atakować, więc być może nie będę musiał dopłacać kartami za taki atak. Ok, druga bitwa. Tutaj sobie pokazujemy, które jeszcze bitwy, tak? Bo jeszcze mamy bitwę o Dolinę Banshee, mamy tutaj bitwę o tą wioskę i tutaj małą bitwę z tym naszym drafem. Teraz dociągamy karty. Konrad dociąga dwie karty. Jedną za stracony bloczek, jedną za zagrany. Nie, dwie, tak? Czyli trzy razem karty dociąga. Ja dociągam tylko jedną kartę. No, jak widać, oczywiście nie dociągnąłem karty drafu, a bardzo mi na niej zależało, no ale hej. Teraz mamy kolejną bitwę, jeszcze tutaj już dorzucam do bitwy jednostkę piechoty, ona jest podatna na zdrady. Konrad nie wrzuca, nie robi zdrady, okazuje się, że tutaj była tylko ploteczka, rumor. Za rumory się nie dociąga kart, więc Konrad nic nie dociągnie, ja dociągnę jedną kartę, ale tak jak widzicie, już mnie zmusił do tego, żebym poruszył jednostki, już mnie zmusił do tego, żebym wydawał karty,
do aktywacji konkretnych jednostek, czyli zasoby. Ja dociągnę oczywiście kartę, no ale tutaj miałem pewność, że to jest karta piechoty, a to co dociągnę, no to jest niewiadoma tak naprawdę. Okej, okay, czyli jeszcze mam dwie bitwy o Dolinę Panshiru i o tą wioskę, na którą się połasiłem obok Heratu. No i ponieważ mam tylko jedną kartę drafów, a oni są podatni na zdrady, no to bardzo mi zależy na tym, żeby dociągnąć drugą kartę, żeby się obronić przed ewentualną zdradą. No i to się faktycznie udaje tutaj, bo to dociągnąłem drugą kartę drafów, ale atakujemy sobie Dolinę Panshiru i zaczynam od drafów. Dlaczego zaczynam od drafów? Z prostego powodu, ponieważ nie miałem na ręku żadnej karty z czołgami, a tu czołgiem jeszcze wjechałem, więc to też był taki atak, widzę, liczyłem na to, że dociągnę kartę do aktywacji właśnie tych moich jednostek pancernych. Okej, tutaj jest pytanie, czy będzie zagrywał zdradę, Konrad? Insurgents, no tam pamiętam, że tutaj już miałem zagrać zdradę, ale jednak się wycofał z tego, co mnie zabolało bardzo, bo no, akurat bym się przed tą zdradą obronił. I znowu okazuje się, że kolejne dwie plotki, więc tak jak widzicie, bardzo brzydko, znaczy bardzo brzydko dla mnie, ale bardzo dobrze dla niego mnie tutaj załatwił, wkręcił mnie, bo spowodował, że ja mnóstwo jednostek, mnóstwo kart wydałem na to, żeby się wpakować do tej Doliny Panshiru. Teraz będę musiał jeszcze więcej kart wydać na to, żeby wyjść z tego bagna, w cudzysłowiu. A to wszystko było po to, żeby się okazało, że to była legenda, tak naprawdę. Więc to świetny, świetny blef z jego strony. Paskudny, ale świetny, udany. I znowu straciłem kartę drafów na to, żeby... No, po prostu okazało się, że to wszystko były miejskie legendy, czy tam górskie legendy. No i mam ostatnią bitwę. Ja tutaj się modlę, żeby dociągnąć kartę drafów. Zobaczmy sobie, co dociągnąłem. Mam tylko jedną kartę drafów. No niestety. A tu mam drafy, które są podatne na zdratę. No i oczywiście dorzucam. Znaczy, ostatnia bitwa. Zagrywam kartę tych drafów. No Konrad jeszcze zanim ja zagrałem, już zagrywa kartę zdrady. No i jest zong, bo nie mam jak się przed tą zdradą obronić. No i sobie czytamy, tak, co tutaj się dzieje. Mianowicie ten bloczek drafów jest wyeliminowany, usuwany. Natomiast natomiast w miejsce właśnie tego drafa Konrad losowo dociągnie sobie Mujahedina rozbitego, jeszcze disorder, no ale mimo wszystko ja straciłem jeden bloczek drafa, on dostał mocną jednostkę Mujahedina, przegrałem bitwę, więc no, wynik tej bitwy jest zdecydowanie na plus dla niego. A i mało tego jeszcze, ponieważ w tej bitwie uczestniczy prawdopodobnie Lashkar nawet na 100%, bo tam już wszystkie rumory zeszły, to będzie mógł sobie tego Lashkara jeszcze podbić na rozbitą artylerii. Nie wiem, czy też żeśmy o tym nie zapomnieli, już tak się załamałem tym tą zdradą daną. Okej, okay, jest disordered Mujahedin losowy. Akurat tutaj sunnicki. O, chyba pamiętaliśmy o tym. Tak jest, pamiętaliśmy, czyli dochodzi, wraca captured artillery, czyli masakrycznie zły ruch z mojej strony, tak, na koniec się okazało, pokusiłem się, nie wiem, czy pamiętacie, ja bardzo długo się zastanawiałem, czy chcę z tego Haratu wychodzić, chytry dwa razy traci, zaatakowałem, nie dość, że przegrałem bitwę, straciłem jednostkę drafów, dałem jednostkę mocną Mujahedinów i jeszcze dałem bardzo mocną jednostkę captured artillery przeciwnikowi, więc po prostu tragedia z mojej strony. O, ta bitwa, która była mi zupełnie niepotrzebna. Znaczy, no zawsze się przyda, ale absolutnie nie była dla mnie jakoś kluczowa czy niezbędna. Jedyne, co zyskałem, to że jedną kartę więcej dociągnę, no ale to nie takim kosztem, tak? To dwie fenomenalne jednostki dałem, znaczy dałem. Wywalczył Konrad. A ja jeszcze dodatkowo straciłem. No i tyle mojej pięknej rundy. Także, no, bardzo mieszana, tak? Z jednej strony wyczyściłem Dolinę Panshiru z legendy, jak się okazało. Wyczyściłem tą wioseczkę tutaj na południe od ZSRR.
które też okazało się, że to była tylko rumor. Wyczyściłem Kandahar, co jest spoko, no ale niestety ta artyleria przeżyła, ale będziemy ją dalej ścigać. No i trochę podciągnąłem te jednostki jeszcze, tak, bo i tam... Więc no, z jednej strony troszeczkę ten Afganistan wyczyściłem, no a z drugiej tutaj na sam koniec fatalnie, tak, fatalnie ta ostatnia bitwa się dla mnie potoczyła. Mnóstwo mocnych jednostek wjechało dla insurgents, dla tych rdzennych Afgańczyków i... Okej, okay, tutaj Konrad, co on będzie robił? Raz, dwa... Tak, robi resupply'a, tak, czyli kilka rzeczy. Po pierwsze, dociągnie więcej kart, po drugie, wszystkie te disordered jednostki wstaną z kolan, tak, czyli ten Mujahedin, ta artyleria już będą mogły walczyć i będą dużo mocniejsze, ruszać się, walczyć, zmieniać orientację. Analogicznie ta rozbita artyleria też wstanie z kolan, także bardzo, bardzo niedobrze dla mnie. No i jeszcze dodatkowo namnożą się nowe jednostki. I co więcej, ponieważ ja na przykład mam w tym momencie jednostki i na tej wiosce, i na tej, i jeszcze na tej wiosce, to we wszystkich tych miejscach może się namnożyć laszkar i to spowoduje bitwę, tak, na koniec jakby rundy insurgent playera, ale Konrad się na to nie decyduje. Co szczerze powiedziawszy, wydaje mi się trochę błędem. Znaczy, być może miał jakieś ważniejsze rzeczy do zrobienia, być może chciał jakieś karty koniecznie sobie przytrzymać na później, ale tak jak mówię, jakby wszczynanie bitew, takie nękanie, zmuszanie mnie do tego, żebym tracił karty na bitwy, które mi nie są potrzebne, to jest z reguły to jest dobre. No ale okej, okay, nie? No, taki Konrad miał tutaj plan. I tak jest naprawdę w dobrej sytuacji. Jo, i tak jak widzicie, namnożył sobie tutaj, gdzie jest to Captured Artillery, gdzie jest Warlord Stronghold, namnożył sobie jeszcze prawdopodobnie Laszkara i jeszcze jednego Laszkara sobie dołożył też do tego Mujahedina i tej zdobycznej artylerii. Także bardzo mocne tutaj już ma dwa zgrupowania, bardzo blisko moich miast. Więc z jednej strony ja teraz będę miał bardzo duży problem, żeby pozbyć się tych jednostek, tych mocnych, właśnie tej artylerii czy mujahedinów, a z drugiej też już muszę się obawiać tego, że no, w pewnym momencie może się płaścić o to, żeby znowu czy zaatakować Kandahar, czy Herat, czy gdzieś może moje jednostki. Więc no, sytuacja dla mnie jest naprawdę nieciekawa, bo im więcej tych mocnych jednostek, dopóki insurgent ma właściwie samych laszkarów, to po prostu musi liczyć na to, że ja złapię mnie bez gaci, tak, bez portek, że złapię mnie właśnie bez karty, czy uda mu się właśnie loyalty challenge, tak jak w przypadku tych drafów. Natomiast w momencie, kiedy zaczynają się pojawiać te mocne jednostki po stronie insurgents, no to zaczyna się już robić taka coraz bardziej wyrównana ta, ten konflikt staje się coraz bardziej wyrównany pod względem siły ognia. Tam już pojedyncze jednostki potrafią, tak jak normalnie laszkarzy, z reguły potrzeba trzech laszkarów, żeby pokonać pojedynczą piechotę, potrzeba czterech laszkarów, żeby pokonać pojedynczy czołg. Tak teraz już mujahedini czy captured artillery właściwie jeden do jednego mogą jak równy z równym walczyć z tymi jednostkami, czy tam jeden do dwóch na przykład. Okej, okay, ja też robię resupply'a, tak jak widzę, czyli tam dociągam karty, teraz mogę jeszcze tego Super Mulligana zrobić, żeby sobie tam przemielić, mam jeszcze tylko 3 karty. Aha, dobra, i co ja robię? No tak, ja wykorzystuję sytuację, która mi się nadarzyła, mianowicie kontroluję 3 miasta w tym momencie i co więcej, wszystkie 3 miasta są połączone nieprzerwanie z ZSRR. Ja jeszcze tam w resupply'u zapomniałem tym drafem wstać, czyli z disordered wstać z kolan, tak? Zmobilizować się z powrotem, ale później to chyba tam naprawiam. I co? Ponieważ mam 3 karty do dociągnięcia, to ja teraz jestem no, w super sytuacji, że jestem w stanie zaskorować, tak? Czyli spowodować przetas, czyli muszę do 4 kart podmienić, akurat mogę to sobie wykonać. Mimo że spodziewam się tego, że może nastąpić atak czy na Herat, czy na Kandahar i stracę te miasta, to mimo wszystko jakby możliwość zaskorowania jest na tyle wartościowa, na tyle nęcąca, że postanawiam to zrobić, tak? Czyli właśnie robię tego resupply'a, aż 5-9 kart tak naprawdę dociągnę i to spowoduje właśnie ten przetas.
Tutaj się długo bardzo zastanawiam, które karty tak naprawdę wymienić, ponieważ najbardziej spodziewam się ataku na w tym momencie na Kandahar. Tutaj i tutaj mam tylko jeden czołg i jedną piechotę. Co więcej, w momencie, kiedy przytas następuje po stronie Sowietów, to z każdego miasta ja będę musiał przynajmniej po jednej jednostce sowieckiej odkryć i wycofać. I teraz bardzo długo się zastanawiam, ponieważ jeżeli mnie tutaj zaatakuje pojedynczy laskar i pojedyncza artyleria, to jest cztery siły, więc tu mi zostanie albo tylko jeden czołg, albo tylko jedna piechota. Więc zastanawiam się de facto, co ja stracę, czy czołg, czy piechotę. Bardziej bym nie chciał tracić czołgu z jednej strony, ale tutaj po bardzo długim namyśle tego nie widać, bo ja tam powycinałem. Jednak decyduję się zostawić czołg, licząc na błąd Konrada, że nie wyślę obydwu jednostek, tylko na przykład wyślę pojedynczą. I wówczas remisy wygrywają Sowieci. No ale nie uprzedzajmy faktów, zobaczymy, co się wydarzy. Tutaj długo się zastanawiam, które karty odrzucić. Ustawiam sobie karty sowieckie. Dociągam 3 i jeszcze jedną, czwartą będę dociągał, ale zanim to wykonujemy tam cały ten proces związany z reshufflem, czyli po pierwsze sprawdzamy, czy kontroluje 3 miasta, czy wszystkie 3 miasta są połączone z ZSRR. Jeżeli tak, to dostaję 4 punkty kontroli, jeżeli nie, to bym jeden punkt kontroli stracił. Nie da się spać poniżej 0. Więc zostaje 4 punkty kontroli. Sprawdzamy, czy jakiś ten południowy stan ZSRR jest kontrolowany przez Insurgents. Jeżeli tak, chociaż jeden, to dostałby jeden punkt fatiga, ale tego nie ma. Przesuwamy ten znacznik Geneva Talks, tak, czyli oznaczający jakby ilość tur. Jeżeli by wszedł na siódemkę, to natychmiast gra się kończy. Ok, i teraz z każdego miasta muszę odkryć i usunąć po jednej jednostce sowieckiej. A, i tu jest też analogiczna sytuacja, tak? Bo tutaj pozostanie mi jedna jednostka. Też zastanawiam się, czy zostawić czołg, czy zostawić piechotę. W końcu chyba zostawiam czołg, ponieważ czołg jest niepodatny na zdrady, tak? Bo tutaj też mógłby mnie złapać bez portek na pupie Konrad. Ok. Czyli wycofuję 3 razy piechotę z każdego z miast. W Kandaharze został jeden czołg, w Kabulu jeden czołg, w Heracie jedna piechota i jeden. Ok, i jeden draw. I teraz, ponieważ mam reshuffle, tak, przetas, mogę wybrać sobie jakąś kartę strategii i jedną albo dwie jej kopię dorzucić do deku. Ja się decyduję tutaj na airstrike'i, tak, czyli na naloty tych helikopterów, taką bardzo ofensywną kartę, która po prostu pozwala mi wybrać, przepraszam, pojedynczy obszar w Afganistanie i go zbombardować, czyli po prostu usunąć wszelkie bloczki z tego obszaru, z tego area. Okej, okay, tutaj tasowanko i jeszcze jedną kartę dociągnę. Nowy deck. Okej. Okay. To była moja tura resupply. I teraz jest tura Konrada. No i ja to jestem praktycznie na 100% pewien. I on bardzo szybko, tak, właśnie, że zaatakuje mi Kandahar. No ale zobaczmy, co się stanie tak naprawdę. Bo ponieważ tutaj jeden tylko bloczek został, ja wiem, że on ma tutaj co najmniej 4 siły. No i co robi Konrad? Konrad robi Major Activation, co mnie trochę dziwi, znaczy zaskakuje, tak? No ale znowu, jeszcze raz przypomnę, ta partia, no tak jak widzicie, naprawdę obfituje tutaj w akcje i nagłe zmiany sytuacji. Major Activation, czyli aż dwie karty wydaje i do 6 grup będzie aktywował. Tutaj na razie tylko jakiś oddział przesuwa sobie przez góry. To muszą być albo sami laskarze, albo dowolna mieszanka laszkarów i rumorów, plotek. Tutaj wskakuje do południowego stanu ZSRR, bo jeszcze raz przypomnę, pomału się zbliżamy do przytasu też i u Insurgent, i u Konrada. Więc no albo chcę dostać punkt tego fatiga za kontrolę, albo przynajmniej chcę mnie zmusić znowu, żebym tracił jednostki, czas, zasoby, karty na to, żeby się ganiać z nim i te jednostki mu stąd usuwać. Czyli tutaj przeskoczył przez góry i wszedł do ZSRR. No i jest w końcu atak na
też na Kandahar. On tutaj długo planuje, przeskakuje przez góry dwoma jednostkami na początku, ale ja go tam poprawię, że one obydwie musiałyby być laszkarami, żeby nie musiał dopłacać. No i tutaj Konrad decyduje, że nie chce dopłacać i na końcu chyba tylko jednym bloczkiem atakuje Kandahar, co mi po prostu, no, jak manna z nieba, tak, spada. Także bardzo duży fart, ale tutaj mnie już kompletnie zaskakuje. Tego naprawdę nie przewidziałem, bo co się dzieje? Po pierwsze atakuje, aktywuje tą wioskę, tak, tą nieszczęsną wioskę, gdzie taką straszliwą porażkę poniosłem. Dwa bloczki wjeżdżają do Heratu. Trzeci odcina mi drogę ucieczki i wskakuje na tego highwaya. To świetny ruch, to po prostu jak to zobaczyłem, to łzy w oczach i załamka. Dalej aktywuje tą wioskę tam troszeczkę bardziej na południe od Heratu po to, żeby mi odciąć kolejną drogę ucieczki ewakuacji z Heratu, jeżeli bym przegrał bitwę o Herat. I na koniec, i teraz się jakby zdradzę, dlaczego nie dopłacił tej jednej karty, ponieważ dopłaca kartę, żeby jeszcze jednym bloczkiem forsowny marsz wykonać i wejść do Heratu jeszcze od południa. Czyli w tym momencie, jeżeli ja przegram bitwę o Herat, to nie mam żadnego pola, gdzie mógłbym się wycofać, ponieważ za granicę nie mogę się wycofać i wszystkie pola naokoło Heratu są albo kontrolowane przez Insurgents, albo z tych kierunków jego bloczki przyszły, więc no to jest do or die, tak? Albo wygrywają, albo wygrywam tą bitwę, albo wszystkie bloczki, ile by ich tutaj nie było, zginą, bo nie będą miały się gdzie wycofać, bez względu jakby na straty, jakie poniosą. Więc jak zobaczyłem to, co tutaj ten szatański plan, który mi zaserwował Konrad, to no to powiem szczerze, że zbladłem, tak? Pomimo tego, że tak się cieszyłem przed chwilą, że już 4-0 prowadzę, że udało mi się zaskorować stosunkowo niewielkim kosztem, to okazało się, że nie. I ostatnia jeszcze tam aktywacja, którą wykonuję, to po prostu z tej wioski wskakuje sobie do Iranu. To jest też taki ruch bardziej strategiczny, dający mu elastyczność, ponieważ na późniejszym etapie gry zwróćcie uwagę, że z Iranu będzie mógł albo jednym ruchem zaatakować Herat, albo wskoczyć na przykład na tą drogę odcinającą potencjalnie Herat czy inne miasta od ZSRR, albo gdzieś tam pod Heratem, tak, się rozłożyć, albo nawet w ogóle po prostu siedzieć w tym Iranie w ambuszu, tak, z pułapką i straszyć mnie, tak. To, tak jak mówię, w tej grze ten aspekt psychologiczny bardzo często gra olbrzymią rolę. Już samo to, że ja się spodziewam, tak, że ktoś może z jakąś pułapką czyhać, już wpływa na moje decyzje, albo powoduje, że muszę przereagowywać, tak, większe ilości zasobów i jednostek wysyłać w dane miejsce, niż de facto jest potrzeba, albo liczyć się z tym, że po prostu znowu przegram bitwę, nie tylko stracę jednostki, ale jeszcze namnożę mocne jednostki przeciwnikowi. No i mamy bitwę, tak, tutaj Konrad wskazuje, że pierwsza bitwa, którą chcę rozegrać, to jest ta bitwa właśnie o Herat. No i zaczynamy. Ja tutaj zdążyłem w międzyczasie jeszcze na szczęście ufortyfikować tego Drafa. Jego brat poszedł z tą misją czyszczenia wioski i skończył marnie, ale ten się ufortyfikował, więc ma aż 3 siły. Więc tutaj jeszcze ja jeszcze liczyłem, że może uda mi się tą bitwę jakoś wygrać, ale no zobaczymy. Okej, okay. I Konrad najpierw wrzuca, zobaczmy, kogo tam wrzuca do bitwy, czy to jest Mujahedin, czy to jest, tak, Mujahedin, więc on jest podatny na zdrady. Ja mówię, że nie chcę Loyalty Challenge zagrywać, tak naprawdę niestety nie mam tej karty już w ręku, czyli to jest Impact 2 siły. Ja zagrywam kartę piechoty, która też jest podatna na zdradę, ale Konrad nie zagrywa zdrady, czyli jest 2-2, remisy, no praktycznie zawsze przegrywa Insurgent, więc inicjatywa jest po stronie Insurgent, on dorzuca Laszkara, więc jest 3-2, inicjatywa jest po mojej stronie, więc ja teraz muszę coś zrobić. Ja do tej bitwy dorzucę oczywiście tego ufortyfikowanego Drafa, który ma siłę 3, wcześniej moja piechota 2, czyli razem 5, będzie do 3, będzie do 3 dla mnie w inicjatywie, więc ten, kto przegrywa, ma, przepraszam, w impakcie, więc ten, kto przegrywa, ma inicjatywę,
Czyli Konrad teraz będzie mógł dorzucić jednostkę. Jest 5 do 3 dla mnie. No i niestety on dorzuca jeszcze tą nieszczęsną artylerię, którą sam w sumie sobie troszeczkę na głowę nieodpowiedzialnym atakiem wcześniej zrzuciłem i w tym momencie ma razem 2 plus 1 plus 3, 6 impaktu do moich 5 impaktu, więc wygrywa bitwę i ponieważ nie mam gdzie się wycofać, to wszystkie jednostki tutaj zginą, przepraszam. Między innymi zginie też moja sowiecka jednostka, za co jeden punkt tego fatiga, tak, czyli tych punktów zwycięstwa dla insurgent playera, dla Afgańczyków, dostanie właśnie Konrad. Tak. Mało tego, laszkarzy brali udział w bitwie, więc jeszcze jeden laszkar zostanie podmieniony na razie disorder artylery, ale tak jak widzicie, tu już potworna siła ognia się buduje, tak, jeszcze ufortyfikowani mujahedini mają 4 aż impaktu, artyleria, ta captured artylery ma 3, czyli tu jest potencjalnie na 10 siły ataku. Pomału ten Kandahar, przepraszam, nie Kandahar, Herat staje się twierdzą nie do zdobycia. Co więcej, tu jest potworna siła w samym Heracie, a jeszcze na obrzeżach, tak, czyli na obydwu drogach prowadzących do Heratu są posterunki, tak, można powiedzieć, takie, które będą też spowalniać ewentualny marsz, czy na razie w ogóle uniemożliwiać na przykład obleganie tego Heratu przez sowieckie jednostki. Więc po tym ruchu naprawdę moja sytuacja wyglądała bardzo, bardzo źle, żeby nie powiedzieć tragicznie. Tak, ja tutaj straciłem dwie jednostki, zagrałem jedną kartę, więc za każdy jest stracony bloczek, dostaję kartę, czyli 2 plus 1, 3 karty sobie dociągnąłem. No to jest niestety bardzo marna pociecha, bo natraciłem jednostkę, znowu dałem bardzo mocną jednostkę, dostał Konrad, plus jeszcze zdobył ten Herat. Ok, i mamy drugą bitwę o Kandahar i tutaj na szczęście no, uśmiechnęła się do mnie szczęście, że zostawiłem ten czołg, który zremisuje z tą captured artylery, a remisy praktycznie zawsze wygrywają Sowieci. Jest jeden wyjątek od tego, ale to jeszcze może dojdziemy do tej sytuacji. Więc Kandahar udaje się cudem wybronić. Jest 3 do 3, więc nikt nie zginie. Ta captured artillery zostanie tylko rozbita, disordered i musi się wycofać. Ona się pewnie wycofa z powrotem do tej wioski. Tak jest, bo tutaj ma obstawę. Więc trudniej będzie ją też dopaść, trudniej będzie ją obić. A tutaj pokazuje potencjalne pola, dokąd może się wycofać. No ale to jest prawdopodobnie najlepszy ruch, żeby jednak wycofać się do swoich przyjaciół. I co? I w tym momencie, mimo że mi udało się zdobyć Kandaharu, to i tak powoduje to przetas, tak, u Konrada, ponieważ skończył się deck i musi dobrać kartę, więc w tym momencie jest przetas. I teraz co się dzieje? Nie kontroluję wszystkich miast, ponieważ Herat padł, czy został przyjęty przez Insurgents, więc tracę punkt kontroli, z 4 spadnę na 3. Dalej Konrad za każde kontrolowane miasto dostanie punkt fatiga, jedno kontroluje miasto, więc dostanie na 2, i jeżeli chociaż jeden południowy stan kontroluje w ZSRR, a kontroluje, dostanie jeszcze jeden punkt, czyli mamy, przed chwilą było 4-0 i w tym momencie mamy już 3 do 3, jeżeli chodzi o wynik, ale nawet nie to jest najgorsze. Najgorsze jest właśnie jakby ta moja sytuacja na planszy, gdzie natraciłem jednostek, dałem mnóstwo bardzo mocnych jednostek, tak, on już ma teraz prawie wszystkie captured artillery na planszy, jedną tutaj, dwie w Heracie, ma Mujahedina w Heracie i jeszcze na obrzeżach Heratu też te drogi prowadzące do Heratu są obstawione przez jego jednostki, więc jakby strategicznie w tym momencie moja sytuacja wygląda bardzo, bardzo, bardzo źle, bardzo niekorzystnie. Ja jeszcze remisuję, ale to wygląda naprawdę fatalnie. Ok, przesuwamy to do Geneva Talks. Gdyby nie było Strongholda na planszy, to Konrad musiałby go umieścić i na koniec może sobie jeszcze dorzucić do dwóch ważnych, różnych strategii do swojego decku. Insurgent zawsze dwie różne dorzuca.
Okej, więc moja sytuacja wygląda w tym momencie naprawdę fatalnie. No ja pomalutku muszę po prostu się skradać do tego heratu, pooczyszczać te drogi dojazdowe, przygotować oblężenie przy użyciu fire supporta i w końcu próbować odbić ten herat, ale to jest naprawdę zabawa na... No... Oj, 4-5 jak nie więcej rund tak naprawdę, i to zakładając, że nic złego nie Konrad mi nie wymyśli. Ok, ja zagrywam w swojej turze, teraz jest tura Sowietów, to Hearts and Minds. Dlaczego? Dlatego, że tak, no troszeczkę namnożę sobie tych drafów, tak, jednego w Kabulu, jednego w Kandaharze. No niestety nie zdążyłem w Heracie, bo Herat padł, czy kontrolę przyjęli Insurgents. A po drugie, zauważyłem, że Konrad ma mało kart na ręku, ma tylko 4 karty na ręku, więc uniemożliwię mu też, mimo że mam dużo jednostek na planszy, to jednak uniemożliwię mu dociągnięcie kart, no a jakby same jednostki, jak to jak w Sekigaharze, same jednostki bez kart, które mogę je aktywować, są z reguły bezwartościowe, tak, czyli liczę na to, że nie będzie miał kart potrzebnych do aktywacji, po co? Po to, żeby spróbować mu powystrzelać te jednostki bez, zaatakować je i powystrzeliwać je bez możliwości odpowiedzenia ogniem z defensywy. Dobra, dokładam te dwa drafy rozbite. A, musi jeszcze dodatkowo zdjąć z planszy, odkryć i zdjąć z planszy wszystkie rumory, więc teraz się okazuje, że w tym Iranie to też była znowu zmyłka. To jest takie drańskie, szatańskie nasienie, tak? Czyli już mnie tutaj straszył Herat, straszył mi drogi ten, okazało się na koniec, że to była legenda. Jeden rumor chyba stąd zszedł i jeden rumor zszedł jeszcze skąd? Gdzieś tutaj też na północ, przepraszam, na południe od Heratu chyba. Nie, przepraszam, z Jalalabadu, o, wyleciał obok Kabul. Także też fajnie, bo trzymał, jakby olał ten Kabul, tak, nie zamierzał mi go atakować, ale trzymał mnie w szachu cały czas, że ja musiałem gdzieś tam myśleć o tym Kabulu, jakieś tam jednostki możliwie zdywersyfikowane trzymać po to, żeby, no gdyby to był Laszkar, to żeby po prostu znowu nie wszedł tutaj, nie złapał mnie w takiej sytuacji, że akurat nie miałem karty i w momencie, kiedy taki pojedynczy Laszkar by zdobył Kabul, to natychmiast bym przegrał grę. Okej. Okay. Czyli zagrałem tą kartę strategii, jest runda teraz Konrada. No i to, co jest ciekawe, to, że on zagrywa kartę, żeby trzy grupy aktywować, ale może nie jest to takie zupełnie bez sensu, bo tutaj prawdopodobnie albo się fortyfikuje, albo jakieś zasadzki szykuje, a dodatkowo jeszcze wzmacnia ten pojedynczy bloczek na tej drodze jeszcze jednym, co jest o tyle dobrym ruchem, a nie, przepraszam, przesuwa tylko, co jest o tyle dobrym ruchem, że... O, i tutaj pewnie albo fortyfikuje, albo zasadzkę tworzy, co jest o tyle dobrym ruchem, że no ja tutaj planowałem już właśnie podchodzić pod ten bloczek. Nie mam możliwości zrobienia overruna, czyli takiego w cudzysłowie rozjechania pojedynczego bloczku, bo za mało mam bloczków w jednym miejscu. Musiałbym mieć przewagę 4-1 albo samymi czołgami jechać. Więc jakby spowalnia ten mój marsz do Heratu. Bardzo dobry ruch, tak? Przesunięcie tego bloczku. On zginie prawdopodobnie, ale kolejne rundy prawdopodobnie nawet o dwie albo więcej, bo z reguły to jest tak, że jest ofensywa, później trzeba resupplya znowu podciągnąć jednostki, znowu trzeba dociągnąć karty nowe. To wszystko kosztuje czas, w międzyczasie zbliża się reshuffle, więc jakby kupuje sobie czas, mnie spowalnia i dodatkowo jeszcze wymusza na mnie stratę kart. Także bardzo fajny ruch tutaj ze strony Konrada, podły, no ale świetny. Ok, jest moja tura, no i ja co ja tutaj robię? Major Activation, takie jest, dwie karty zagrywam, czyli do 6 Eria będę mógł aktywować, czyli pomału po pierwsze chcę zakradać się do tego naszego Heratu. Hop. Na razie tutaj będzie bitwa, 3 jednostki z headquarters. Dalej będę chciał zrobić tutaj porządek w miarę możliwości na północ od Kandaharu, czyli tam, gdzie jest ten Warlord Stronghold. Chcę się go pozbyć, bo i dostanę za to jakiś punkt i jeszcze liczę, że może uda się tą captured artillery pokonać, albo przynajmniej ją rozbić. I teraz co robię? Aktywuję zarówno Kandahar, jak i tą te jednostki z wioski pod Kandaharem. Jedna z nich wskoczy do Kandaharu, dwie przez góry zaatakują tą wioskę.
I jedna jednostka, jeszcze ten czołg, który wybronił Kandahar, przejedzie sobie, czy tam przez góry przejedzie i zaatakuje też tą wioseczkę. Okej. Okay. Muszę tutaj dopłacić kartą. Jeszcze się zastanawiam, którą kartę wydać. Okej. Okay. Ponieważ dwie jednostki z tego samego pola przez góry przejeżdżały, więc niestety muszę dopłacić kartą. Także tak jak widzicie, ta aktywacja aż 3 karty mnie kosztuje. Dużo mam kart na ręku, ale 3 karty to zawsze jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o koszta, bo tu każda karta zawsze się przydaje. Następna aktywacja ZSRR, jadę sobie, wjeżdżam w końcu do Afganistanu, ponieważ no, potraciłem tych bloków sporo w Afganistanie, więc muszę zacząć te jednostki pomału przesuwać i podciągać pod Herat. Nie mogę już tutaj sobie siedzieć w tym ciepłym kurwidołku i pilnować ZSRR tylko. Kolejna aktywacja to jest Dolina Panjshiru. Ja tymi jednostkami tutaj podjechałem, ponieważ chcę po pierwsze z Doliny Panjshiru wyjść na kilka stron, ponieważ jeżeli znowu bym na przykład wszystkich w jednym kierunku wysłał, to znów za to, że przychodzę przez góry więcej niż jednym blokiem, musiałbym dopłacać kartą, a nie stać mi już na to, no już 3 karty aż wydałem, więc z Doliny Panjshiru jedna jednostka pójdzie do Kabulu, a druga przejdzie na tą drogę. Dlatego tutaj wcześniej te dwa bloczki, bo znowu chcę zrobić sobie zgrupowanie, żeby na późniejszym etapie móc tymi trzema jednostkami operować i co więcej, jeszcze ona jest fajnie, ta grupa zdywersyfikowana, tak idealnie, bo mam i drafy, i czołgi, i piechotę sowiecką, więc no idealny układ, tak. Drafy nie mogą nigdy wjeżdżać do ZSRR. I ostatni, ten bloczek jeszcze, bo on się tutaj pałętał i też tak stał potencjalnie narażony na ataki, więc też czmychnąłem nim do Kandaharu, po pierwsze, żeby był bezpieczniejszy, a po drugie, tak w otoczeniu innych bloczków, a po drugie, żeby znowu mieć większe zgrupowanie i większą elastyczność później, na późniejszym etapie gry, móc ich w różnych kierunkach puścić, czy ufortyfikować, czy jakieś inne jeszcze rozkazy wydać. Ok, czyli mamy dwie bitwy, jedną na północ od Kandaharu, drugą tutaj w tych południowych stanach ZSRR. Zaczniemy sobie od... Ok, ja tutaj coś jeszcze widzę... Tu jeszcze podkreślam, że jak atakowałem, to dwa bloczki przejechały tą drogą, a trzeci pojechał naokoło. O co chodzi? Chodzi o to, żeby ten bloczek, jeżeli nie zginie, to żeby nie mógł się wycofać na ten południowy stan ZSRR, tak, żebym ja dalej nie musiał się za nim ganiać, tracić kart i zasobów, tylko żeby jeżeli będzie chciał tutaj wrócić, to żeby znowu Insurgent Player, czyli Konrad, musiał wydawać karty, zasoby i tracić czas na to, żeby się przebijać. Ok, czyli tak naprawdę jedynym polem, gdzie będzie mógł, jeżeli przeżyje ten bloczek, tą bitwę, się wycofać, to jest ta droga, co też jest, no niestety, nie, przepraszam, jeszcze na to pole będzie mógł się wycofać. Więc to i tak jest niezły układ dla Konrada, no ale lepszy dla mnie, niż jakby mógł się wycofać na to pole, na ten Turkmenistan wschodni. Ok, ale pierwszą chyba bitwę rozpoczniemy tutaj, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli tutaj, gdzie jest ten Warlord Stronghold. I teraz ważne, tak jak wcześniej mówiłem, że Sowieci praktycznie zawsze wygrywają remisy, tak jedynym wyjątkiem jest właśnie pole, na którym jest ten Warlord Stronghold. Na tym polu, jeżeli jest bitwa, to remisy zawsze wygrywają Insurgents, co potrafi być też karzące dla Insurgents. Ja tutaj dlatego bardzo mi zależało na tym, żeby dwa czołgi wrzucić, ponieważ w takiej sytuacji, jeżeli dobrze sobie policzę matematykę bitwy, to w przypadku remisu będę mógł jeszcze takim czołgiem dodatkowe 3 impaktu dorzucić, co z reguły będzie trudne do wyrównania dla Insurgent Player. Ok, i zaczynamy sobie tutaj tą bitwę naszą od właśnie... No właśnie, od czego ja wrzucam? Najpierw wrzucam piechotę, dwójeczkę. Nie chcę spłoszyć jeszcze na razie Konrada. Oni są podatni na zdradę, pytam Konrada, czy chce zagrać Loyalty Challenge, on chyba tutaj nie zagrywa, a jednak zagrał, dobra, ale miałem akurat, co dla Konrada też nie jest zupełnie złe, bo dociągnie więcej kart, tak, na koniec bitwy, więc obroniłem się przed tą zdradą, no ale gramy dalej, jest 2 do 0, tak, ponieważ piechota moja ma 2 siły, na razie jeszcze nic nie zagrał. On zagrywa za darmożkę to właśnie Warlord Stronghold, który ma siłę 1, więc dalej przegrywa, tak, na te impakty, jest 2 do 1 dla mnie, ale
zawsze przygrywając ma inicjatywę, więc dalej jest jego tura. I jako drugi ruch zagrywa to captured artylery, rozbite na razie. Ja nawet zapomniałem tak naprawdę o tej artylerii, ale tak się załamałem tą utratą Heratu, pamiętam na tamtym etapie gry, ale okej. Capture ta artylerii jest niepodatny na zdrady i teraz mamy sytuację, że jest 2 do 2, tak? Czyli rozbita ta artyleria ma 1 siły impaktu ma Warlord Stronghold, to jest razem 2, moja piechota ma 2, czyli jest 2 do 2 i tylko na polu, gdzie jest Warlord Stronghold, remisy wygrywa Insurgent, czyli inicjatywa jest po mojej stronie. I ja w tym momencie zadowolony zagrywam czołg, który jest niepodatny na zdradę. No, śmiało. Tak jest, jest i kawaleria, czołg, właściwie artyleria, powiedzmy. Czyli w tym momencie ja wygrywam to starcie aż 5 do 2. I tutaj chyba tylko jeszcze laszkarów może mieć. Zaraz zobaczymy, czy oni też... A, okej, okay. Oni są w ambuszu, więc nie zagrywa żadnej karty na tym polu. Czy mamy 5 do 1, 2, 3, tak? 5 do 3 siłę, czyli dwa obrażenia musi przyjąć. I teraz tam sprawdziliśmy sobie w instrukcji, pierwsze obrażenie musi przyjąć Warlord Stronghold, no bo to jest po prostu jakaś baza. A później każda jednostka Disordered, która jest na tym polu, czyli na szczęście uda mi się w końcu skasować tą cholerną Captured Artillery, tak? Ponieważ wgrałem starcie 5 do 3, więc dwa obrażenia, jedno Warlord Stronghold przyjmie, jedno Captured Artillery, czyli przeżyje ten laszkar, trudno, przeżyje to, bardzo mi zależało, żeby się pozbyć, no i Warlord Strongholda i tej Captured Artillery, więc to się udało uzyskać, ten efekt. Za zabicie, czy tam wyeliminowanie, tak, w bitwie, to jest ważne, World of Stronghold dostaje jeden punkt tego kontroli, czy tam z 3 na 4 wzrasta, nie, było 3-3, jest 4-3 i tutaj jest Disordered, ten Disordered Laszkar się wycofuje na to pole, a ja zdobywam tą wioskę. Okej. Okay. Konrad zagrał dwie karty, dwie jednostki stracił, więc dobierze cztery karty. Ja zagrałem dwie karty, nie straciłem żadnych jednostek, więc dobiorę dwie karty. I to była pierwsza bitwa. I druga bitwa, teraz tutaj na południu ZSRR, dobieramy karty. Jeszcze 22 karty po dobraniu mi zostały. O, tutaj ważny bardzo moment. Dobrałem tą kartę strategii nalotów. No tymi helikopterami, tak? Mi Soviet Air Strike i w tym momencie, no powiem szczerze, że mi szybciej zabiło serduszko. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze raz przypomnę, zwróćcie uwagę, że jestem w bardzo złej strategicznej sytuacji. Herat jest po prostu zamurowany potworną siłą tutaj i co gorsze jeszcze Konrad świetnie ustawił na przedmieściach, tak? Na tych drogach dojazdowych obronę. Więc naprawdę odbicie teraz Heratu to jest mnóstwo czasu, mnóstwo kart, mnóstwo zasobów, mnóstwo bloczków. W międzyczasie on mnie będzie atakował, prawdopodobnie nękał. Gdzieś się pewnie też odkryje. I w ogóle odbicie tego Heratu może być bardzo trudne, czy wręcz już nawet niemożliwe. Natomiast naloty są możliwe również na miasta, nie tylko na wioski, na towns, ale również na cities. Natomiast, no i on też wykonał przetas i tutaj pytanie było takie, czy, ponieważ jest karta strategii kontrująca, tak, te naloty airstrike'i, która się nazywa Stingery, może mi zestrzelić taki nalot, ale do tego dojdziemy później. Na razie jeszcze kończymy tą moją turę. Widzicie, tu było, tak się podnieciłem tym sobie airstrike'iem, że aż go sobie podświetliłem. Ale jeszcze to jest gdzieś ta melodia przyszłości, tak? Na razie ja kończę tą swoją aktualną turę, później będzie tura przeciwnika i później dopiero będę mógł ewentualnie zagrać tą kartę strategii airstrike'ów. Na razie robimy bitwę, piechotę dorzucam, tutaj może zagrać kartę zdrady, tak? Loyalty Challenge, ale nie zagrywa. Dorzuca, ważne teraz, tak jak widzicie, z pułapki, z ambusza, z sąsiedniego pola dorzuca laszkara. Czyli jest w tym momencie dwa siły moje impaktu do 1 plus z sąsiedniego pola. I
I później jeszcze jednego Laszkara już z tego pola, gdzie jest bitwa dorzuca, czyli z 2 do 2. Przegrywa remisy Insurgent, więc jest inicjatywa po stronie Konrada. On już nic więcej nie zagra, jest 2 do 2, czyli nikt nie zginie. Jedyne co to Disordered, ta jednostka się stanie i ona się może wycofać na jedno z tych dwóch pól. Pewnie się wycofa na Highwaya. Tak jest, to jest dobry ruch. Okej. Okay. I koniec bitwy, czyli tak jak widzicie, no, malutkie moje zwycięstwo, tak, no, bo wygrałem bitwę, ale niewiele mi to tak naprawdę dało, bo nikt nie zginął. Troszeczkę się przesunąłem w kierunku Heratu, ale no niestety raczej bym powiedział, że takie pyrusowe zwycięstwo. Ja wygrałem bitwę, ale w lepszej sytuacji w dalszym ciągu jest Konrad. Świetnie się ustawił, tak, tym bloczkiem. Okej, okay, to jest koniec mojej rundy i teraz jest runda Konrada i Konrad robi resupplya, czyli połowę kart zaciągając w górę odrzuca, dociąga maksymalnie 5. I tam płacę jedną kartą, będzie mógł namnożyć połowę, zaciągając w górę wszystkich swoich laszkarów, którzy zginęli, wszystkie rumory wrzucić na planszę, wszystkie jednostki rozbite, disorder wstają u niego z kolan, czyli ta między innymi, czyli między innymi ten laszkar, który tutaj przed chwilą przegrał bitwę, ten laszkar, który przegrał bitwę, ta Captured Artillery, którą zdobył przy okazji podbicia Heratu. Ja tutaj przypominam, że przy namnażaniu się morze ja zajmuję mu jedną wioskę, tak, czyli jedną bitwę, nie, dwie wioski mu zajmuję, może dwie bitwy nawet wszcząć, ale on w dalszym ciągu nie chce tego robić. Nie wiem, czy to jest dobry ruch, czy nie. Ja zawsze z reguły lubię zaatakować, ale być może nie, być może to zależy, jakie karty ma na ręku, jaki ma plan też, nie? Także może to nie jest wcale głupi pomysł, żeby to odpuścić. No i tak jak widzicie, jak przed chwilą jeszcze ten Afganistan wyglądał w ten sposób, że właściwie tylko przy Heracie były jednostki, tak teraz już się od nowa rozplęgły te jednostki. I co? I moja tura teraz. No i teraz ja stawiam wszystko, ja tutaj się długo zastanawiałem, ale stwierdziłem, że odbicie tego Heratu w taki konwencjonalny sposób. Zwróćcie uwagę też jeszcze, jak ja daleko mam te wszystkie jednostki praktycznie od Heratu. Okej, tu są trzy, względnie blisko, ale wszyscy inni pozostali, jeszcze tam z Kandaharu w miarę szybko można dojechać. To byłby naprawdę bardzo długi proces i tutaj zdecyduję się troszeczkę rzucić wszystko na szale. Liczę na to, że po prostu albo jeszcze Konrad nie dodał tej strategii, takiej kontrstrategii Stingerów do swojego deku, albo jeżeli dodał, to że być może jeszcze nie dociągnął jej, bo teraz jeżeli by dociągnął, to nie tylko ta moja karta nic by nie zrobiła, czyli po prostu straciłbym turę, ale dodatkowo jeszcze by ten fatigue wzrósł o 1, tak, czyli tak tematycznie po prostu zestrzeliłby mi troszeczkę tych moich helikopterów. No ale okazuje się, oczywiście jako cel wybieram Herat. Dlaczego? Dlatego, że tam są dwa Captured Artillery i Mujahedin. Nie ma już żadnego więcej Captured Artillery ani Mujahedinów na planszy, więc jeżeli udałoby mi się skasować te naprawdę mocne jednostki, tak, to jest 10 impaktów sumerycznych, to jest odpowiednik dwóch czołgów i piechoty mojej, tak, także potwornie duże siły w porównaniu z tymi laszkarami, które wszystkie mają siłę 1. Jeżeli udałoby mi się to wyeliminować, no to będę bardzo, bardzo mocno do przodu, no i okazuje się, że nie ma, tak, nie ma tych Stingerów Insurgent Player, czyli Konrad na ręku, więc właśnie tak jak widzicie potworne straty zdaje. Ja pamiętam, że to był taki mega dewastujący moment dla Konrada, aż dziwne, że nie rzucił stołem, i też pamiętam, że no on bardzo długo to przeżywał, jakby ja się temu nie dziwię, nie? Bo taka strata jest potworna. Tu też jakby na jego obronę powiem to, że on nie wiedział, czy nie pamiętał, powiedzmy nie wiedział, tak, o tym, że miasta też mogą być bombardowane przez te naloty helikopterów. Zasad, tak, jakby nie znał tej zasady. Więc jakby być może gdyby znał, to by rozproszył, tak, przynajmniej w jakimś stopniu te jednostki z Heratu i ale mimo wszystko on jakby tutaj psychicznie, pamiętam, że tak strasznie to przeżywał i od tego momentu tak trochę chyba zaczął jakby gorzej grać, tak jak wcześniej grał bardzo wyrachowanie, naprawdę te ruchy były świetne, tak tutaj tak chyba mu to morale bardzo mocno oklapło.
bo bardzo jakby na tym etapie gry zwróćcie uwagę, po pierwsze jest remis, po drugie ten Herat dalej jest w dużym stopniu pod jego kontrolą, on w dalszym ciągu nie jest odbity, znaczy technicznie jest odbity, ale no jakby nie ma żadnego problemu dla niego, żeby tutaj wejść do tego Heratu. No i po trzecie już mi trochę jednostek wybił. Ja też jestem tak trochę rozrzucony tylko na jednej stronie tego Afganistanu. Część jednostek w ogóle gdzieś tutaj jest w górach, pozakopywana, więc tak, no według mnie to jest taki etap gry, gdzie po prostu, znaczy inaczej powiem, dla mnie ten ruch był jak manna z nieba. To naprawdę odbicie tego Heratu może by mi się udało, ale byłoby to bardzo, bardzo potwornie wręcz trudne. I jest duże prawdopodobieństwo, żeby mi się to nie udało, albo że jeżeli by się udało, to żebym to okupił naprawdę potwornymi stratami. Natomiast tutaj faktycznie bardzo silny korpus udało mi się no, jedną kartą, tak magiczną w cudzysłowie, skasować, więc dla mnie ta karta strategii naprawdę uratowała mi dupsko w bardzo dużym stopniu. Być może wygrała mi wręcz partię. Natomiast wydaje mi się, że na tym etapie gry to nie było tak, że Konrad jeszcze ją przegrał, nie? Natomiast, no mówię, tak mocno dało mu się to we znaki. No ale dobra, zobaczymy, co tam się będzie dalej działo. Więc ja zagrałem tą kartę strategii, to tak naprawdę było wszystko. Teraz jest tura Insurgent Playera, czyli Konrada. On tutaj zaznaczył, że jest zbombardowana, ale miasta nie mogą być rozwalone, więc tutaj żeśmy poprawili. OK. I Konrad zagrywa kartę strategii, która po prostu pozwoli mu dołożyć po jednym zmobilizowanym Mujahedinie w każdym obszarze Pakistanu i dodatkowo w każdym obszarze Pakistanu jeszcze po jednym takim Mujahedinie zmobilizowanym sunnickim. Za każdą wioskę, którą wysadziłem, ale dość polega na tym, że ja właśnie żadnej wioski nie wysadziłem, tak? Ja teraz miasto zbombardowałem, ale to nie to samo, więc tylko dwóch, no w cudzysłowie, tak? Tylko dwóch zmobilizowanych mujahedinów dorzuca, ponieważ są dwa, w Pakistanie są dwa Tehrija, no ale zawsze fajnie. Zwróćcie uwagę, że znowu, tak? Ten mujahedin może bezpośrednio przy aktywacji wjechać do Kabulu, ten mujahedin do Kandaharu. Więc to być może to się stanie, być może to się nie stanie, ale zawsze jest zagrożenie, a nawet jeżeli nie, no to oni mogą się ustawić na ambusz i ważne przez góry osłaniać czy ten fragment drogi, czy ten fragment drogi z wioską, a ambusz przez góry mujahedinów to jest bardzo mocny impact o sile 3, czyli znowu to jest równowartość moich czołgów, tak? To jest więcej niż moja piechota sowiecka, więcej niż drafy, a równo tyle co czołgi w natarciu. OK, i to jest cała runda Konrada, czyli ta pojedyncza strategia, czyli on tutaj już strategicznie, tak, zaczął odbudowywać sobie swoje siły, tak, no bo tutaj poniósł bardzo duże straty, więc teraz przynajmniej część tych jednostek sobie odrodził. Na razie one jeszcze są troszeczkę daleko od akcji, znaczy daleko i blisko, tak, no daleko są od Heratu, powiedzmy, ale blisko Kabulu i Kandaharu. I moja tura, i ja też wykonuję ja wykonuję resupplya, tak, czyli de facto chcę przede wszystkim dobrać nowe karty na rękę, mogę namnożyć jednostki. Co ciekawe, jeżeli nie ma żadnych jednostek w wiosce, w tych townach, to one są domyślnie kontrolowane przez insurgent, czyli na przykład nie mogę się tam wycofywać i tak dalej. Natomiast miasta, cities, jeżeli nie są kontrolowane przez żaden bloczek, no to domyślnie są kontrolowane przez Sowietów. Czyli na przykład mógłbym namnożyć w Heracie jednostkę, tylko że drafa pojedynczego, tylko że no on by zginął, tak? Zginąłby, dałbym znowu capture do artylerii przeciwnikowi, więc to nie brzmiało jak dobry plan. Ok, robię resupplya, tam wstają mi z kolan moje jednostki rozbite, disorder, czyli tam dwa drafy, po jednym drafie w tych miastach kontrolowanych przeze mnie. Dociągnąłem 5 kart, mogę zrobić tego super mulligana. Zobaczmy, ile jeszcze kart sobie wymienię. 1, 2 czołgi wymieniam, bo chyba czołgi są daleko od akcji. Bardziej mi jest piechota i drafy potrzebne w tym momencie. Ok,
ale i tak jakieś czołgi dociągnąłem. To właśnie wskazuje, że mógłbym jeszcze w Heracie się namnożyć, ale to nie brzmi jak plan. I teraz mogę jeszcze dopłacić tak kartami, żeby dokupić sobie drafów, ale chyba tego nie robię, bo bardziej mi zależy na kartach niż na bloczkach. Tak jest. I mamy rundę Insurgent Playera, czyli Konrada. On zagrywa jedną kartę, czyli do trzech aktywacji robi bez bitwy. Te pojedyncze bloczki się ruszyły, czyli widzimy, że znowu człapie w kierunku Heratu. Będzie chciał się tam dalej prawdopodobnie bronić. Ja tutaj sobie podglądam te karty strategii, jakie potencjalnie on może mieć na ręku. Zastanawiam się. Okej, to jeszcze pokazuje mi, jakie ruchy wykonał, czyli... czyli dwa bloczki się ruszyły tutaj i jeden bloczek z tej wioski na drogę, na highwaya wskoczył. I jest moja tura. Ja robię też aktywację... Major Activation robię, czyli znowu do 6 eri ja będę aktywował w tym momencie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eri, czyli prawie wszystkie bloczki będę mógł aktywować na planszy. Zobaczmy, co ja tutaj wymyśliłem. Czyli dalej atakujemy, czyli tymi trzema bloczkami atakuję te dwa na północ od Heratu. Tu będzie jedna bitwa. Tu jest druga aktywacja. Tutaj musiałem trochę pokombinować, bo gdybym chciał przez góry wszystkim przechodzić, to musiałbym dopłacić kartą. No, jest to droga impreza. Czyli jeden bloczek przejdzie przez góry, a pozostałe dwa przejadę sobie, ponieważ to są same czołgi, to mają plus jeden do ruchu, jeżeli nie jadą przez góry. Więc przejadę sobie tak naokoło i wszystkie bloczki na końcu bez dopłaty skończą w Kandaharze. To jest moja druga aktywacja. Tu jeszcze raz pokazuję Konradowi, co ja tutaj wymyśliłem, czyli jeden bloczek przechodzi przez góry, hop, a pozostałe dwa, ponieważ to są czołgi, ewentualnie rumor mój, bo rumor też jest traktowany jako czołg, jadą, plus jeden do ruchu mają, nie przez góry, i kończą wszystkie bloczki w Kandaharze. O, ja przewinąłem teraz. Dobra. Dalej z Kandaharu te jednostki, które były, tak? Czyli te trzy bloczki z tej wioski do Kandaharu wskoczyły. Te, które były w Kandaharze, podjeżdżają pod Herat od południa, czyli 1, 2 po drodze plus 2 do ruchu 3, czyli to będzie druga bitwa. To są chyba 3 drafy. Już mam 3 aktywacje. Czwarta aktywacja, te 3 bloczki, co one zrobią? Wjadą do 1, 2, tak, czyli one nie wjeżdżają chyba do Kabulu, tylko pod Kabul podjeżdżają. Dlaczego? Dlatego, że chcę tutaj stanąć, żeby na przykład ten bloczek nie wskakiwał mi na highwaya i nie odcinał mnie od ZSRR. A nie, jednak wjeżdżają do Kabulu, dobra. Kolejna aktywacja to jest jeden bloczek się przekręca na fire supporta w Kabulu, pozostałe dwa wyjeżdżają tutaj na środek, czyli gdzieś tam mniej więcej na środek trasy pomiędzy Kabulem a Kandaharem. Dlaczego? Dlatego, że no to strategicznie, tak, ustawiam te bloczki, one później być może fire supporta się ustawią tak, żeby ewentualnie móc czyścić w miarę efektywnie tą trasę tego highwaya pomiędzy właśnie Kabulem a Kandaharem. Kolejny bloczek, który aktywuję, to jest... tutaj pokazuję, że ostatnie, ponieważ już wszyscy byli inni aktywowani na planszy, jedyne grupy, które jeszcze mogę aktywować, jedną z nich, to jest albo ten pojedynczy bloczek tutaj, albo te trzy bloczki tu. I po prostu zastanawiam się, który z nich aktywować. No kusi mnie, żeby te trzy bloczki aktywować i ten... zaatakować ten bloczek w tych górach. No bo znowu, fajnie jest wyczyścić, on już mnie nie będzie odcinał i tak dalej, mniej jest bloczków na planszy, nie zaatakuje mnie, będzie musiał się namnożyć, ale znowu, zjadę z trasy, wlizę w te góry, później trzeba stamtąd wychodzić, oni są podatni na jakieś ataki, no jest to droga impreza tak naprawdę. Tutaj zmieniłem decyzję, ponieważ oni jak zaczynali ruch z tego pola, to zamiast wszyscy do Kabulu wjechać, to jeden z nich jednak dołączył do tej grupy tutaj i chyba pozostałe w końcu decyduje, że nie atakuje, tylko jedyne co to zmienię im orientację na fire supporta. Dlaczego ten fire support jest fajny? Ponieważ bez zagrywania kart będę mógł w ataku
bombardować wszystkie pola przyległe nie przez góry. Nie przez góry, czyli zarówno na przykład tutaj ZSRR ostrzeliwać to pole, to pole, to pole i też tutaj ewentualnie to pole, gdybym kiedyś się zdecydował jednak zaatakować. Okej, okay. Czyli znowu bardziej tak strategicznie gdzieś tam na przyszłość sobie ustawiam te bloczki. Okej, okay, czyli mamy dwie bitwy na koniec i teraz pytanie, którą bitwę najpierw rozegramy na północ od Heratu. Zaczynamy, ja sobie tutaj piechotę wrzucam, ona jest podatna na zdradę, więc tam pytam, czy Loyalty Challenge zagrywa. Konrad. Okej. Okay. On chyba nie zagrywa, jeżeli dobrze pamiętam. Zaraz zobaczymy zresztą. Tutaj przypominam, że albo może do bitwy wrzucić te bloczki, które są na tym area, albo z sąsiedniego pola. Jeżeli jest w ambuszu ustawiony ten bloczek, to też może dołączyć w zasadce, może dołączyć w obronie do tej bitwy. Akurat on jest w obronie, to ja atakuję. Okay, czyli zagrywa laszkarów. Oni są podatni na zdradę, ale ja nie mam karty kadu, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli mamy 2 do 1. I kończy się bitwa. Zaraz zobaczymy, bo tutaj jakiś był chyba bałagan. Tak, 2 do 1 i kończy się bitwa. Czyli musi jedno obrażenie przyjąć, ginie jeden laszkar, drugi jest disordered i musi się gdzieś wycofać. Wycofuje się tutaj do tej wioski na wschód od Heratu. Ja dociągam jedną kartę, Konrad dociągnie maksymalnie dwie, bo jedną zagrał i stracił jedną jednostkę, jeden bloczek. Okay, czyli to pierwsza bitwa i teraz mamy drugą bitwę jeszcze. Oni jeszcze nie są w Heracie, są pod Heratem, no ale już tutaj pomalutku czyszczę sobie tą drogę, pomalutku się zbliżam do Heratu i mamy drugą bitwę. I tutaj znowu jak atakujący pierwszy muszę zakomitować jakiś bloczek, dwa siły z zmobilizowanego drafa. On jest podatny na zdradę, więc pytam, czy Konrad chce Loyalty Challenge zrobić. On chyba nie chce. Ok, i mamy bloczek, który jest w ambuszu, czyli ma takie 1 plus siły. On dołącza do bitwy bez zagrywania karty. Jest podatny na zdradę, ja nie robię zdrady. Jest 1 do 2. I dołącz, czyli przegrywa na razie Konrad, więc po jego stronie jest inicjatywa, więc dodaje drugi bloczek, który też jest w ambuszu na tym polu, więc nie zagrywa karty. I każda para takich bloczków, które są w ambuszu 1 plus, daje jeden dodatkowy impact, czyli tak trochę to można traktować jako 1,5 czy tam 1,49. Czyli razem we dwóch oni mają 3 siły do dwóch moich drafów, czyli ja teraz przegrywam, inicjatywa jest po mojej stronie, jest 3-2, ja dorzucam drugiego drafa, który też jest podatny na zdradę, czyli jest 4-3 dla mnie. Czy Konrad robi? Robi Loyalty Challenge, ale ja mam, więc nie udaje się zdrada, ja się wybroniłem przed tą zdradą, szczęśliwie. I na koniec jeszcze jednego dorzuca jeszcze jednego zmobilizowanego tym razem laszkara, czyli jest 3-4 do 4, tak, jest remis. Remisy przegrywają Insurgents, czyli przegrywa bitwę, ale ponieważ jest 4 do 4, więc nikt nie zginie. Po prostu wszyscy są disordered i muszą się wycofać. Tu ma kilka opcji, tak, do Heratu nie może się wycofać, ale przez góry do 3 bloczków może się wycofać w jedno pole, po highwayu 1, akurat nie ma gdzie, albo po zwykłym terenie 2 bloczki jego. I on tutaj zobaczymy, dokąd się wycofa. Natomiast fajne dla mnie jest to, no okej, okay, tutaj. Czyli już się ustawia tymi bloczkami fajnie, żeby w przyszłości pewnie odcinać mnie, tak, od ZSRR, wchodzić na tą autostradę i odcinać. No wskoczył do Heratu, teraz to chyba błąd jest, jeżeli dobrze pamiętam, to żeśmy to przegapili, bo domyślnie miasta, cities są kontrolowane, puste miasta są kontrolowane przez ZSRR, więc nie może wskoczyć do Heratu, ale to przegapiliśmy akurat w zasadach. Okej. Okay. I dociągamy karty. Nikt nie zginął, więc tyle, ile zagraliśmy.
Ja zagrałem dwie, czyli tam jeszcze 9 kart zostało w deku moim do przetasowania. Ok, tura jest teraz Konrada. On robi resupplya, czyli tam wszystkie disordered jednostki wstają z kolan, rzuca połowę kart zakładając w górę, dociąga do 5, płaci jedną kartą, żeby namnożyć wszystkich, znaczy połowę zakładając w górę wszystkich laszkarów, których ma i wszystkie rumory, które tam ma w swoim banku, nazwijmy to tak. Ok. I to jest koniec tury Konrada. I teraz moja tura. Czyli ja też jeszcze robię resupplya, ponieważ już pomalutku mi się kończyły trochę karty. 6 kart miałem na ręku. Dużo i niedużo, tak? Z reguły do czyszczenia planszy potrzeba to major activation, czyli dwie karty zapłacić. No to z 6 zostają 4 i nagle się może okazać, że mamy bloczki, wszystkie ruszają, jest mnóstwo bitew, ale nie mamy kart do tego, żeby się bić. Czyli dociągam do 5 kart. Mam tego super mulligana, czyli jeszcze tam połowę kart zakładając w górę mogę sobie podmienić. Wstają z kolan u mnie wszyscy disordered i mogę sobie dokupić jeszcze bloczki w miastach kontrolowanych przeze mnie, ale z tego chyba nie korzystam. Nie, korzystam. O, dokupuję sobie jednego drafa. Gdzie? W Kandaharze. Zmobilizowany draft. Ok. Jednak sobie wzmacniam tutaj. Ok. I jest tura teraz Konrada. Jedną kartę zagrywa. Tak jest. Trzy obszary, trzy area aktywuje bez wszczynania bitew. A nie, jednak Major Activation. Ok. Czyli do sześciu area może aktywować. Okay. O, i widzimy teraz, na chwilkę się zatrzymajmy. Już mnie, po pierwsze tak, wskoczył mi do ZSRR, czyli jeżeli będzie czyjś przetas i dalej ta jednostka tutaj będzie kontrolować ten wschodni Turkmenistan, to dostanie jeden fatiga, jeden punkt zwycięstwa. Po drugie, tymi bloczkami odciął mi Kabul, tak? W tym momencie Kabul jest odcięty od ZSRR. Co prawda Herat jest też kontrolowany, więc w ogóle nawet nie miałoby to ten, ale no znowu muszę się martwić, tak? Będę musiał czyścić te bloczki z planszy, więc tutaj brzydko się bawi. Dalej, najpierw chyba chciał wskoczyć, tak, tym Mujahedinem, ale cofnął się i na koniec zmienił jego orientację, czyli prawie na 100%, właściwie na 100% tutaj ustawił w ambuszu, w pułapce tego Mujahedina, no bo u fortyfikacji nie ma sensu, bo ja nigdy nie mogę zaatakować Pakistanu ani Iranu, więc tutaj na 100% jest ambusz, czyli on ma 3 siły przez, o jaku, 3 czy 4, 3. Trzy siły przez góry w obronie i kolejne pola, czyli tutaj zmienia orientację tych bloczków, prawdopodobnie na ambush, ewentualnie to może być fortyfikacja, ale prawdopodobnie to jest ambush, czyli też w obronie będzie wspomagał jednostki, które pewnie będą mnie tam albo odcinać na highwayu, albo bronić Herat. Ok, jest moja tura. I ja zrobię chyba, tak jest, ja robię Major Activation, tak, czyli muszę zaatakować, ponieważ mało chyba już kart w deku i mam możliwość zaskorowania, jeżeli teraz powygrywam bitwy, tylko muszę wszcząć odpowiednią ilość bitew. Czyli tak, pierwsza moja aktywacja to te trzy bloczki wjeżdżają do Heratu, tutaj mieliśmy jakieś problemy techniczne, mnie waliło, ale wracamy. Ok, czyli karty są zagrane. Jeszcze raz te trzy bloczki wjeżdżają do Heratu. Trzy drafy. To jest pierwsza aktywacja. Druga aktywacja, te cztery bloczki. Co one zrobią? Zobaczmy. Okej, dwa bloczki jadą, jeden, dwa pola zaatakować ten pojedynczy, no prawie na bank to jest laszkar kontrolujący ZSRR. Pozostałe dwa pojadą na północ od Kabulu czyścić tego highwaya. Wszyscy się zmieniają swoją pozycję na mobilized po ruchu wykonanym.
Czyli to będzie bitwa w ZSRR, bitwa w Heracie, to już są trzy bitwy. Czwarta bitwa, tutaj ruszam tymi bloczkami z highwaya, też będę chyba tą wioseczkę atakować. Hop. Okej. Piąta aktywacja to jest w tym Kandaharze. Większy, po prostu zmienię orientację tych bloczków na fire supporta i fortyfikacje, na wszelki wypadek. Przypomnę, z fire supporta mogę sąsiednie pola ostrzeliwać bez zagrywania karty, tylko nie przez góry. Ale tu akurat jest highway, więc będę mógł to zrobić. Kolejna aktywacja jeszcze dodatkowo do Heratu wjadą te jednostki z highwaya. I ostatnia aktywacja to jest Kabul. Ten czołg tutaj dołączy na wszelki wypadek, gdyby mi karty nie podeszły. Chodzi o to, żeby zdywersyfikować. Analogicznie tutaj w końcu decyduję, jeszcze poprawkę robię, że z Kandaharu jedna jednostka dołączy, bo zwróćmy uwagę, teraz w tej bitwie mam wszystkie trzy, tak, mam super układ, jeżeli chodzi o dywersyfikację, tak, bo mam i jednostkę drafu, i czołgi, i piechotę. Tutaj aż tak idealnie nie jest, no, ale mam czołgi i piechotę, więc jest duże prawdopodobieństwo, że dociągnę kartę, która mi będzie pasowała. Jeszcze powinienem zmienić orientację tych bloczków chyba, ale... Aha, dobra, tutaj coś jeszcze modyfikuję. Okej, bo tutaj mogę fire supporta ustawić po prostu. Fortyfikacja. No okej, jednak fire supporta ustawiłem, czyli w razie czego bez zagrywania karty będę ostrzeliwać. Okej, czyli mamy jedną, drugą, trzecią, cztery bitwy do rozegrania. Okej, zobaczmy, gdzie zaczniemy. Zaczniemy od tej bitwy. Mam chyba dużo. No nie, nie tak dużo. Okej. Czyli wrzucam piechotę, ona jest podatna na zdrady. Pytanie, czy chcę Loyalty Challenge spróbować. Konrad nie zagrywa. W ambuszu jest pojedynczy laszkar, czyli bez zagrywania karty. On jest komitowany, ma siłę 1. Moja piechota ma 2, 2 do 1 wygrywam. Ginie ten laszkar. Okej, czyli pierwsza bitwa wygrana. Ja dociągnę jedną kartę, Konrad dwie. Jedną kartę zagrał, jeden bloczek stracił. Ja nie straciłem żadnego bloczka. Trzy karty mi zostały, dlatego cztery bitwy wszcząłem, tak, żeby spowodować przetas. Druga bitwa, która się wydarzy. Ok, tu jeszcze na chwilkę się zatrzymajmy. Ja bardzo liczyłem na to, że dociągnę kartę czołgów, tak? Bo mi potrzebna karta czołgów, bo ona jest niepodatna na zdradę, ewentualnie druga karta piechoty. No niestety, nie uśmiechnęło się do mnie szczęście, ja tam nie liczyłem kart, ale dociągnąłem kartę Khadu, która trochę mi jest tutaj niepotrzebna, no ale hej. I co? I pierwsze co robię, to zagrywam drafy, tak, ponieważ mam, oni są podatni na zdradę, ale mam inne karty drafów na ręku. Pytanie, czy zagra kartę zdrady Konrad? Chyba nie zagrywa, nie próbuje. I on może zarówno komitować jednostki tutaj z sąsiedniego pola, jeżeli są w ambuszu, tylko zagrywając karty, albo te, które są na polu, na którym toczy się bitwa. Zobaczmy, co zrobi. Laszkara dorzuca. Ok, z ambusza z sąsiedniego pola. I jeszcze jednego laszkara dorzuca z sąsiedniego pola. I ja w tym momencie na tego drugiego laszkara zagrywam kartę zdrady. I tu się na sekundkę zatrzymajmy, ponieważ udaje mi się zdrada, tak, udaje mi się Loyalty Challenge w tym momencie. I on tak naprawdę musi stracić tego laszkara. Ja dostaję nowego drafa z banku, tak, że tak powiem.
No i tutaj jakby film mi się urywa, tak? Wygrywam tą bitwę i dalej jeszcze wygrywam też bitwę o ZSRR, wygrywam tą bitwę, która już nie ma takiego wielkiego znaczenia na wschód od Kandaharu. No i w tym momencie tak naprawdę kończymy grę, przerwamy ją, bo no, mi się udaje odbić Herat, odzyskać połączenie z ZSRR, powoduje reshuffle, więc tam skaczę z 4 na 8 punktów zwycięstwa do 3 punktów zwycięstwa Konrada. No on nie ma za bardzo, znaczy nie wiem, czy tutaj już musiał poddawać partię, no ciężko chyba byłoby mu wygrać, tak, bo było 3 do 8, tak, ja na przykład jedno zbicie Warlord Strongholda by powodowało, żebym wskoczył na dziewiątkę, a nawet jeżeli nie, no to no, ten dystans 5 punktów zwycięstwa nie byłby na pewno łatwy do nadgonienia, ale stwierdziliśmy, że może faktycznie warto już przerwać w tym momencie tą partię. Także tak jak widzicie tutaj, no bardzo dużo się działo w tej partii, dużo więcej, tak, dużo bardziej agresywna, dużo bardziej taka przepełniona właśnie bitwami, akcjami była ta partia niż ta poprzednia, mimo że tak jak mówię, graliśmy tymi samymi stronami konfliktu, tak, ci sami gracze, to zupełnie inny pomysł na partię. Mówię, niesamowitą robotę mi ta karta strategii tych nalotów, airstrike'ów, tych helikopterów, Mi-64 mi zrobiła przy... Nawet nie chodzi o to, że wyczyszczeniu Heratu, ale pozbyciu się bardzo mocnego korpusu jednostek Insurgents. I to był, na pewno był taki moment zwrotny, tak, w trakcie tej partii. Gdyby nie to, to bardzo duża szansa by była na to, żebym po prostu przegrał tę grę, ale to się tak może wydawać, że to był że to był ten jeden moment, który tą grę postawił właśnie spowodował, tak, że ona się skończyła w ten, a nie w inny sposób, ale prawda jest taka, że tutaj każda bitwa może być tym punktem zwrotnym i dopóki dana bitwa się nie skończy, to nie dowiemy się tak naprawdę właśnie w jakim kierunku ona tą rozgrywkę pokieruje. No i to jest właśnie jedna z tych rzeczy, która mnie absolutnie fascynuje w tej grze, że ona z jednej strony naprawdę jest taka bardzo mocno sandboxowa, naprawdę mamy bardzo dużą elastyczność, jeżeli chodzi o to, gdzie chcemy pójść, kim chcemy tam pójść, w jakim stopniu chcemy się gdzie zaangażować, czy chcemy grać bardziej agresywnie, czy mniej agresywnie, czy próbować wciągać w pułapki przeciwnika, czy różne karty strategii, tak, które gdzieś też w pewien sposób determinują nasze możliwości w trakcie rozgrywki zagrywać. A z drugiej strony, no to nie jest gra, to nie jest Mistrzfeld, gdzie jakby gdzie nie puścisz bąka, to jakieś tam PZ-y zrobisz. No nie, tu musi być pomysł, musi być plan i musi być realizacja tego planu. Jeżeli po prostu będziesz robić coś, to przegrasz z Kretesem, tak, z graczem, który ma jakiś pomysł na partię. Dobra, dziękuję ślicznie za wysłuchanie, za obejrzenie. Jak macie jakieś przemyślenia, jakieś komcie, to ja zawsze z przyjemnością czy poczytam, czy też no, praktycznie zawsze staram się odpisywać, ustosunkować się, także dziękuję pięknie jeszcze raz, dżentelmeni przy stole, pozdrawiam serdecznie i do następnego.